sezonie mecz Polonii Bydgoszcz z Apatorem Adrianą Toruń. Czwarte derby Pomorza w tym sezonie, czwarte także na antenie Wizji Sport. Witamy Państwa serdecznie z Bydgoszczy wraz z Danonem Plechem, który tradycyjnie będzie się starał Państwu przybliżyć wszystkie niuanse walki na torze. Witam serdecznie. Proszę Państwa, bardzo ciekawa sytuacja w końcówce sezonu. Walka pomiędzy Apatorem i Atlasem Wrocław o Mistrzostwo Polski. Spójrzmy, jak to wszystko wygląda w tabeli. Na czele Apator po 18 meczach 26 punktów, na drugim miejscu Atlas Wrocław po 16 meczach 3 punkty mniej. Atlas ma jeszcze dwa spotkania zaległe, na trzeciej pozycji Polonia Bydgoszcz, która walczy z Pergo Gorzów o brązowy medal. W dolnej czwórce także niesłychanie zacięta walka. Dziś już trzy spotkania się zakończyły, oto ich wyniki. Atlas Wrocław planowo pokonał Pergo 54-36. W Zielonej Górze porażka gospodarzy, kto wie, czy nie na wagę spadku do pierwszej ligi, ale to się jeszcze okaże. Przegrana z Polonią Piła 43-47, a w Lesznie zwycięstwo Unii 51-39 nad Radzonem Częstochowa. I zobaczmy, dwa mecze Atlasu Wrocław wyjazdowe, o których wspominaliśmy. Jutro spotkanie w Gorzowie i potem 2 października zaległy mecz tutaj na tym torze w Bydgoszczy. Zenon, Atlas jest w komfortowej sytuacji w tym momencie, bo przystępując do dwóch meczów zaległych, będzie znał rezultat dzisiejszego spotkania tutaj derbowego. No na pewno jest to komfortowa sytuacja, no ale te spotkania po prostu trzeba wygrać. Nie będzie łatwo, tym bardziej, że no, każdy z tych zespołów walczy jeszcze o brązowy medal, z którymi jeździ Atlas Wrocław. Wiadomo jedno, jeśli Apator nie wygra tego spotkania, będzie zdany na to, jaki opór stawią żużlowcom Atlasu żużlowcy Pergo Gorzów i właśnie bydgoscy tutaj 2 października. Popatrzmy, jak to w tegorocznych derbach bywało. Z 3 zwycięstw odniesionych przez żużlowców Apatora w tegorocznych derbowych meczach z Polonią najważniejsze było to pierwsze. Wygrana na zawsze trudnym dla przyjezdnych torze w Bydgoszczy była najlepszym sygnałem, że zespół z Torunia mierzy w tym sezonie bardzo wysoko. Mecz obrońcy tytułu z kandydatem na mistrza był znakomitym widowiskiem, obfitującym w wiele brawurowych akcji i dramatycznych sytuacji na torze. W kilku przypadkach walka toczyła się na pograniczu faulu. Prawdziwą ozdobą tego spotkania były 4 pasjonujące pojedynki Tomasza Goloba i Toniego Richardsona. We wszystkich górą był bydgoszczanin, ale po meczu cieszył się Szwed, bo to jego zespół okazał się minimalnie lepszy w końcówce i wygrał 47-43. W meczu rewanżowym na torze w Toruniu już w pierwszym wyścigu doszło do dość kontrowersyjnego wykluczenia Tomasza Goloba, co pokrzyżowało nieco szyki bydgoszczanom. Poloniści potrafili się jednak zmobilizować i po 8 wyścigu osiągnęli nawet 6-punktowe prowadzenie. Po 11 biegu był remis, ale końcówka meczu znów należała do żużlowców z Torunia. Bydgoszczanom na pocieszenie pozostał fakt, że na wysokości zadania stanął tym razem duet obcokrajowców Todd Wiltshire i Jason Lyons. Trzecie derby w sezonie, rozegrane już w fazie play-off, były najmniej interesujące. Na torze w Toruniu goście z Bydgoszczy stawiali opór tylko do 7 wyścigu. Potem żużlowcy Apatora łatwo powiększali przewagę, wygrywając zespołowo 5 z 8 ostatnich biegów. W pojedynkach Golob-Richardson, które i tym razem stanowiły najbardziej efektowne fragmenty tego meczu, lepszy 2-1 okazał się Polak. Tym samym tegoroczny bilans konfrontacji obu znakomitych żużlowców w derbowych meczach jest jak na razie zdecydowanie korzystniejszy dla bydgoszczanina. Jak się okazuje, Richardsona wcale nie tak trudno pokonać. Szkoda, że tylko w lidze. W pojedynkach Golob-Richardson górą Polak, ale w meczach Apatora i Polonii górą Torunianie. 3-krotnie wygrywali. Zenon, pamiętamy spotkanie z maja. Drużyna toruńska wygrała tu na torze w Bydgoszczy. Czy sądzisz, że jest w stanie powtórzyć ten wynik w dzisiejszym spotkaniu? No byłem w parkingu przed zawodami. Olbrzymia mobilizacja w zespole. Na pewno będą chcieli przedłużyć, powiedzmy, swoje szanse na Mistrzostwo Polski drużynowe, no bo naprawdę to jest bardzo ważny ten mecz tu w Bydgoszczy. Nieoczekiwanie pojawiła się w Toruniu dosyć dziwna sytuacja. Jest pytanie, jak pojedzie Tony Richardson. Pamiętamy jego nie najlepszy, a właściwie najsłabszy występ w tym sezonie przed tygodniem na torze w Gorzowie. Oczywiście zapytaliśmy przed spotkaniem Szweda o powody tak słabego występu w tamtym spotkaniu. Posłuchajmy, co odpowiedział. Jestem tylko człowiekiem i każdemu może zdarzyć się słabszy występ.
Tony, ale jesteś też już prawie czterokrotnym mistrzem świata. Powiedz szczerze, co było przyczyną twojej tak fatalnej postawy? Tak szczerze, to po prostu miałem słabszy dzień. Byłem dobrze przygotowany, ale nie wychodziły mi starty, a na to, że trudno było wyprzedzać. Tyle Tony Rickardson. Dość enigmatycznie Szwed tłumaczył swój nie najlepszy występ. Jeszcze jedno pytanie zadaliśmy Toniemu Rickardsonowi. Wiadomo, że on już ma na koncie wiele tytułów mistrzowskich, także tytułów w lidze szwedzkiej i angielskiej. W Polsce nigdy tytułu nie zdobył, choć jeździ na naszych torach przecież od wielu lat. Zapytaliśmy, jak ważne dla niego jest ewentualne zdobycie Mistrzostwa Polski. To dla mnie bardzo ważna sprawa, więc przyjechałem tu jak najlepiej przygotowany, a tydzień temu po prostu nie miałem dobrego dnia. Zenon, widać, że to niemu leży na sercu ten słabszy występ, ale czy ciebie takie tłumaczenia Szweda zadowalają? No ja uważam, że tej klasy zawodnik, można powiedzieć aktualny mistrz świata, no nie powinien mieć aż takich wpadek. Byliśmy na tym meczu, wszyscy oglądali ten mecz. No i rzeczywiście brak było ducha walki w Tony Rickardsonie. No nie zawsze można oglądać takiego Tony'ego. Dzisiaj tego ducha walki Tony Rickardson musi w sobie obudzić, jeśli chce poprowadzić swój zespół do zwycięstwa. Czy tak się stanie? Wkrótce się przekonamy. Teraz krótka przerwa, a potem wracamy na tor w Bydgoszczy. Czwarte w tym sezonie żużlowe derby Pomorza w przedostatniej kolejce żużlowej Ekstraligi w tym sezonie. Na żywo Wizji Sport dziś mecz Polonii Bydgoszcz z Apatorem Toruń. Proszę Państwa, pora na prezentację uczestników tego spotkania. Apator Toruń dzisiaj w składzie z numerem 1 Wiesław Jagód, 26 lat. Nieznacznie poprawił swoją średnią z poprzedniego sezonu. Ostatnio bardzo dobra forma w trzech ostatnich meczach, dwucyfrowy dorobek. Z numerem drugim Andreas Jonsson, 21-letni Szwed, mistrz świata juniorów z ubiegłego roku. Bardzo dobry sezon w Polsce tego zawodnika, 7-13 punktów. W tym przedziale zawiera się jego dorobek. Upadek w pierwszym biegu przed tygodniem w Gorzowie, ale ze Szwedem wszystko w porządku. Mirosław Kowalik, 32-letni senior toruńskiego zespołu. Świetny początek sezonu, druga połowa jest nieco słabsza. Ostatnio problemy z miejscem w składzie. W czterech ostatnich meczach tylko jeden występ w Toruniu przeciwko Pergo. Zdobył 9 punktów. Z numerem czwartym Tomasz Bajerski, 26 lat, po powrocie do Torunia po czteroletnich startach w Gorzowie był skuteczniejszy na początku sezonu. W drugiej połowie sezonu między 4 a 10 punktów zdobywał w meczu, ostatnio 10 punktów w Gorzowie, czwarte miejsce w piątkowym turnieju o złoty kask. Z numerem piątym Tony Rickardson, 31 lat, już bliski czwartego tytułu indywidualnego mistrza świata. Nieoczekiwanie słaby występ przed tygodniem, 7 punktów, tylko 7 punktów. 4 razy Tony Rickardson dał się przywozić na 5-1, jak mówią żużlowcy. To był najsłabszy występ tego zawodnika w tym sezonie. Z numerem szóstym Przemysław Kłos, 19-latek, w ubiegłym sezonie debiutował w lidze. Wystąpił w 8 meczach, dotychczas zdobył 8 punktów, w tym 2 w ostatnim spotkaniu w Gorzowie. Jako rezerwowy z numerem 7 Tomasz Chrzanowski, 21-letni zawodnik. Ostatni sezon tego żużlowca jako młodzieżowca. Niepowodzenie w tym roku w finale indywidualnych mistrzostw świata juniorów. Peterborough ostatnio nieco obniżył formę w trzech ostatnich meczach. 3-4 punkty bez bonusów zdobywa. A to Jan Ząbik, szkoleniowiec toruńskiego Apatora, z którym za chwilę właśnie porozmawia Robert Noga, który dzisiaj pracuje dla Państwa w Parku Maszy. Panie trenerze, mam informację, że Atlas u siebie wygrywa z Pergo. Wypadałoby więc, aby Apator wygrał dzisiaj w Bydgoszczy. Do tego może przyczynić się dobra dyspozycja Szweda Rickardsona. Przed momentem odbył Pan z nim bardzo długą rozmowę. Czy jej tematem był ostatni występ Szweda w Gorzowie? No nie tylko. Po prostu wytłumaczyliśmy sobie parę spraw. Uważam, że jest przygotowany do dzisiejszych zawodów i tak jak on, Jonsson i reszta zawodników naszych, chcąc wygrać, muszą stanąć na wysokości zadania. No, jak pojadą wszyscy, mecz jest do wygrania. Zauważyłem w składzie nazwisko Mirosława Kowalika, czyli Mirek wrócił do łask po dosyć długiej przerwie w lidze. Nie powiedziałbym to do łask, po prostu no może zasłużył na występ, ale inaczej, może, że jest więcej doświadczonym zawodnikiem,
a w dzisiejszych zawodach, w derbach przede wszystkim jest tak, że no, trzeba tu dosyć ostro walczyć. Więcej doświadczenia przemawia za Mirkiem i dlatego on jedzie dzisiaj. Dziękuję bardzo. A więc Jan Ząbik liczy na zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu. Bydgoszczanie dziś gospodarze w następującym zestawieniu. Z numerem 9 Tomasz Golob, numer 1 w rankingu polskiej Ekstraligi. We wszystkich meczach tego sezonu dwucyfrowy dorobek punktowy, odzyskał tytuł indywidualnego mistrza Polski, no ale nieudany występ Grand Prix Polski w Bydgoszczy pozbawił go szans na tytuł mistrza świata. Przemysław Tajchert z numerem 10, 23-letni zawodnik. Zmienna forma w tym sezonie, ale lepszy na torze w Bydgoszczy niż na wyjazdach. Na jego zdobycz także liczy Andrzej Koselski. Mark Loram, wciąż jeszcze aktualny mistrz świata, obecnie na 11 pozycji w klasyfikacji Grand Prix, walczy o utrzymanie się. Kto by pomyślał, że będzie miał tak nieudany sezon, wystąpił w 3 meczach Polonii, no i punktował nieźle. Z numerem 12 Australijczyk Jason Lyons, 31 lat, wystąpił w 7 meczach bydgoskiej drużyny. Po prostu nieprzewidywalny, stać go na 2, ale i na 9 punktów w meczu. Ciekawe, jak będzie dziś. Ostatnio wystąpił w Toruniu, zdobył 2 punkty, 1 bonus. Na szczęście w dobrej formie jest Piotr Protasiewicz, który pojedzie z numerem 13. Lepsza druga połowa sezonu. W 8 ostatnich meczach, w 7 zdobył dwucyfrowy dorobek punktowy. W piątek zwyciężył w złotym kasku na torze we Wrocławiu z kompletem punktów. A to już Łukasz Stanisławski, numer 14, 18-latek, wychowanek bydgoskiej drużyny. Debiutował w 99 roku jako niespełna 17-latek. W 15 meczach w tym sezonie zdobył tylko 4 punkty, ale przyszłość jeszcze przed nim. I numer 15, 21-letni Michał Robacki, który startuje ostatni sezon w gronie młodzieżowców. Znacznie skuteczniejszy także na bydgoskim torze niż na wyjazdach. Jego średnia nieznacznie poszła w górę. Andrzej Koselski w połowie sezonu przyszedł do drużyny bydgoskiej jako jej trener, zresztą już po raz kolejny w karierze. I pan Ryszard Bryła, sędzia tych zawodów z Zielonej Góry, arbiter, poprowadzi to spotkanie. A więc znamy już wszystkich bohaterów tego meczu, a teraz jeszcze rozmowa z Andrzejem Koselskim. Panie trenerze, rywal walczy dzisiaj o Mistrzostwo Polski, Polonia aż albo tylko o brązowy medal. Proszę powiedzieć, czy wasi zawodnicy będą tak bardzo zmotywowani jak żużlowcy z Torunia? Na pewno tak, dlatego że raz, że są to derby. Dwa, my mamy o co walczyć i Toruń tym bardziej ma o co walczyć, bo jedzie o mistrza Polski, my z kolei o brązowy medal, który w trakcie sezonu zaczął się oddalać. No, udało się dostać do pierwszej czwórki. Zasługa zawodników przede wszystkim, no i chcemy teraz po prostu utrzymać to trzecie miejsce, które jest miejscem prestiżowym, bo to jest miejsce z pudła. Czyli ulg dla rywali z Torunia dzisiaj absolutnie nie będzie. Zapowiadał pan kilkakrotnie, że zrezygnuje z usług Jasona Lyonsa, bo ten zawodnik nie sprawdzał się. Tymczasem dzisiaj ponownie znalazł się w składzie. Dlaczego? Dlatego, że są to derby. Ja muszę jechać po prostu optymalnym składem. Gdybym zrezygnował z Lyonsa, muszę włożyć do składu następnego młodzieżowca. A uważam, że bardziej doświadczonym jest Lyons, aniżeli młodzieżowiec. Gdyby to był mecz, załóżmy o nic, prawdopodobnie bym pojechał u młodzieżowców. Nie się uczą, no ale na derby trzeba po prostu jechać najmocniejszym składem, no bo w końcu publiczność za coś zapłaciła. Dziękuję bardzo. Znamy więc stanowisko trenera drużyny bydgoskiej, zresztą te rezultaty mówią wiele. 3 mecze tegoroczne, 3 zwycięstwa drużyny toruńskiej. No, wiadomo o tym, jak ważne są derby dla kibiców obu zespołów. Kibice z Bydgoszczy nie chcą, aby ich drużyna przegrała po raz czwarty. Zdają sobie sprawę z tego żużlowcy Polonii i zrobią pewnie dziś wszystko, aby troszkę zrehabilitować się w oczach swoich fanów i chociaż jeden mecz z potencjalnym kandydatem na mistrzów Polski wygrać. No ale to spotkanie być albo nie być dla drużyny toruńskiej, bo jeśli przegrają torunianie, to jeszcze raz przypomnę, właściwie zdają się na łaskę, na motywację żużlowców właśnie bydgoskich poniekąd i gorzowskich, którzy już jutro spotkają się z drużyną Atlasu, ale Atlas wygrał wysoko dziś z Gorzewianami. No i mimo wszystko chyba jest faworytem tego spotkania jutrzejszego zaległego, pierwszego z tych zaległych. No na pewno zupełnie inaczej się jeździ u siebie na torze, zupełnie inaczej na wyjeździe. Drużyna z Wrocławia jest bardzo mocnym zespołem
i stać ją również na zwycięstwo w Gorzowie i w Bydgoszczy. Także jeszcze wszystko jest możliwe. Także czekajmy na dzisiejszy wynik tu właśnie na torze w derbach, które naprawdę mogą być bardzo ciekawe. Takie zresztą były te pierwsze derby w sezonie tu na tym torze rozegrane. Chyba najlepszy mecz tego sezonu w naszej Ekstralidze. Mnóstwo walki na torze, mnóstwo pięknych ataków, dramatycznych sytuacji, walki na pograniczu, faulu. No miejmy nadzieję, że dziś to spotkanie będzie przebiegać podobnie. Proszę Państwa, oto ustawienie na starcie. W żółtym kasku Wiesław Jaguś z toruńskiej drużyny. Jego partnerem będzie Andreas Jonsson. Mamy nadzieję, że Szwed czuje się już dobrze, choć mocno się poobijał przed tygodniem w Gorzowie, a rywalami toruńskiej pary będą Tomasz Golob w czerwonym kasku i Przemysław Teichert. Mówił Tomasz Golob, że jest troszkę zmęczony już sezonem, ale ten mecz na pewno wyzwoli w nim ogromnego ducha walki. No i teraz błąd Teicherta na starcie. Golob z Jagusiem. Ostre starcie na pierwszym wirażu. Golob czy Jaguś? Niesamowita walka na wyjściu z łuku. No i jednak Wiesław Jaguś chyba lepszy, ale nie rezygnuje Tomasz Golob. Atakuje po zewnętrznej. Wiesław Jaguś jednak znakomicie przygotowany do tego spotkania. Szybki motocykl, no i wyprzedził Tomasza Goloba. Teichert w międzyczasie pozbierał się z toru i jedzie na swoim motocyklu, a Golob teraz atakuje przy wewnętrznej na trzeciej pozycji. Jonsson czyżby, więc 4-2 na otwarcie tego spotkania dla gości. Tak jakby troszkę tracił dystans Tomasz Golob do Wiesława Jagusia. To ważne psychologiczne zwycięstwo, jeśli torunianin dowiezie te 3 punkty do mety. Tomasz Golob na pewno jednak nie zrezygnuje do końca. Teraz przyczaił się, zbliżył się do Jagusia. Jest to ostatnie okrążenie, a więc najwyższa pora, aby zaatakować. Teraz próbuje Tomasz Golob znaleźć się tuż za plecami toruńskiego zawodnika i przypuścić atak na ostatnim wirażu. Ale czy to się powiedzie? Jak na razie nie i nic na to nie wskazuje. Wiesław Jaguś wygrywa, cieszą się toruńscy kibice. Tomasz Golob pokonany po raz pierwszy w dniu dzisiejszym. Trzecia pozycja Andreasa Jonssona, nie kończy tego biegu Przemysław Teichert, a więc torunianie zaczynają od cennego zwycięstwa 4-2. No rzeczywiście Wiesiu Jaguś popisał się bardzo dobrym startem. No nie pozwolił się założyć w pierwszym łuku, walka trwała. Tu widzimy upadek, no w tej chwili widzimy to puknięcie takie na samym wejściu. Tomek troszeczkę odskoczył, utrzymał się przy krawężniku, w tej chwili będzie lepiej to może widzieli. No nie widać z tego ujęcia kamery. W każdym razie na pierwszym łuku w tej chwili. Błąd Teicherta, ale nim się nie zajmujmy, Zenon, bo on już i tak się nie liczył w tym biegu. Natomiast bardzo ciekawa walka pomiędzy Wiesławem Jagusiem i Tomaszem Golobem. Jaguś w świetnej formie jest ostatnio. Tak. W tym momencie widzieliśmy takie puknięcie. Tomek pojechał trochę szerzej, tu przycinka Wiesia Jagusia do krawężnika. Wyprostował motocykl obaj na dużej szybkości. Tomkowi nie udało się wjechać jako pierwszy w drugi łuk na pierwszym okrążeniu. Wykorzystał to Jagus, jechał przy krawężniku. W tej fazie zawodów tor przy krawężniku jest jeszcze korzystny. No Tomek próbował po szerokiej, przycinając do krawężnika. No jednak Jagusz nie popełnił żadnego błędu, który mógłby wykorzystać Tomek Golub. 3 punkty dla Jagusia. Oto wyniki pierwszego wyścigu. Wiesław Jaguś przed Tomaszem Golobem, Andreasem Jonssonem, a Przemysław Teichert nie dojechał do mety. Przemysław Teichert nie dojechał do mety i zdenerwowany ukrył się w swoim boksie. Chce troszeczkę odpocząć. Zapytałem go jednak, co się stało. Powiedział, no klasyczna świeca, nie dociążył przedniego koła. Mocno zdenerwowany i zawiedziony zawodnik, ale może w następnych biegach będzie lepiej. Tyle na razie wieści z parku maszyn od naszego reportera, a więc od mocnego uderzenia rozpoczynają goście. No, któż by się spodziewał, że tutaj nie będzie co najmniej remisu w tym pierwszym biegu. Tomasz Golob był absolutnie faworytem, ale widać było, Zenon, tą determinację toruńskich zawodników. No rzeczywiście, to co mówiliśmy przed meczem, że mocno skupieni, na pewno zależy im bardzo na wywiezieniu 2 punktów z Torunia. No, jak będzie, to zobaczymy. W każdym razie w pierwszym biegu widzieliśmy olbrzymią wolę walki u Jagusia, no i po prostu tą determinację, jaką popisał się w wyjściu w pierwszy łuk. Proszę Państwa, ale oto już za chwilę drugi wyścig i role mogą się przecież odwrócić. Para obcokrajowców w drużynie bydgoskiej. Teraz oglądamy akurat zawodnika z Torunia, Tomasza Bajerskiego, który znakomicie spisał się w meczu w Gorzowie. On i Wiesław Jaguś właśnie byli jedynymi, którzy nie zawiedli w tamtym spotkaniu. Tutaj aktualny mistrz świata Mark Loram. Przypomnę, że to 4. dopiero występ w tym sezonie Anglika na polskich torach. Jego partnerem będzie Jason Lyons, jak mówiłem przy prezentacji zawodników.
Żużlowiec nieprzewidywalny w tym sezonie, potrafi pojechać bardzo dobrze, pożytecznie dla drużyny, ale kompletnie także zawieść na poziomie po prostu 2 punktów, potrafi też zdobyć 9 dziś. Liczą, że to będzie więcej punktów kibice Bydgoscy. A Mark Loram w sumie nie zawodził, przyzwoity dorobek z bonusami, to w tych 3 meczach wynosiło zawsze ponad 10 punktów. No i zobaczymy, partnerem Bajerskiego będzie Mirosław Kowali, który otrzymał szansę po kilku meczach pauzowania. No i popatrzmy, ostra walka znów od pierwszych metrów, świetny start Kowalika, wywiezieni obcokrajowcy z Bydgoszczy na zewnętrzną, Bajerski za Kowalikiem, a więc na 5-1 wychodzą z pierwszego wirażu Torunianie. Znakomity początek tego biegu dla gości. Toruń na prowadzeniu, Kowalik przed Bajerskim, trzeci jest Loram, czwarty Lions, on chyba tutaj nie będzie się jeszcze liczył, ale wszyscy bydgoscy kibice czekają na szarże Marka Lorama, takie właśnie w jego stylu z zapleców rywali po zaciekłej pogoni i to Anglik próbuje czynić. Gdyby chociaż wyprzedził Bajerskiego, to w tej chwili chyba marzenia większości bydgoskich kibiców. Nie będzie o to jednak łatwo, bo zdeterminowani żużlowcy z Torunia, Kowalik bardzo płynnie, Bajerski także szybki prowadzą, a Loram, mimo iż czyni ogromne wysiłki, nie może zbliżyć się do Tomasza Bajerskiego. Kończy się ostatnie okrążenie, a więc chyba od razu na 6-punktowe prowadzenie po 2 biegach odskoczą żużlowcy z Torunia. Kowalik doskonale, świetnie także Bajerski. Loram bez szans w tej pogoni. No a Lions, jak to Lions, zaczął bardzo słabo. 5-1 w tym drugim wyścigu. Tu, kiedy można było się spodziewać także kontry ze strony gospodarzy, jednak para Kowalik-Bajerski pokazała, że wszyscy chyba dzisiaj żużlowcy z Torunia są świetnie przygotowani do tego meczu. No wydaje się, że tak. Na pewno ładny bieg w wykonaniu pary z Torunia. Znakomitym startem z pola pierwszego popisał się Mirek Kowalik, który na wejściu był równo z Loramem, przy złożeniu wypnął jeszcze aktualnego mistrza świata. Proszę zauważyć jeszcze raz, równy start Mirka z Loramem w tej chwili przy złożeniu. Loram musiał pojechać szerzej, wypnął tym samym Lyonsa, skorzystał na tym Tomek Bajerski, który od razu przyciął do krawężnika i z wyjścia już było 5-1. No, Mark Loram próbował co mógł, próbował po szerokiej, jednak no nic za dużo nie mógł w tym biegu zrobić. Musiał zadowolić się 3. pozycją. Tu widzimy jeszcze raz powtórkę tej sytuacji. Znakomicie zachował się zaraz po starcie. Przy przegranym starcie Tomek Bajerski, który widział, co się dzieje, wszedł w krawężnik. No i było 5-1 dla pary z Torunia. Znakomity start Mirosława Kowalika. Przypomnę, że z 4 ostatnich spotkań Mirosław Kowalik wystąpił tylko w 1 meczu. Dopiero po nienajlepszej jeździe Roberta Kościechy w ostatnim meczu w Gorzowie znów otrzymał szansę Mirosław Kowalik. No i po tym, co pokazał w pierwszym wyścigu, wydaje się, że tę szansę wykorzysta. Bardzo dobra jazda. Tomasz Bajerski również w tej końcówce sezonu prezentuje taką formę, jak na jego początku. Taką lekką zapaść miał w środkowej części sezonu, ale teraz wygląda na to, że jest już w swojej najwyższej formie. Kowalik przed Bajerskim, Loramem i Lyonsem. Jakby nie patrzeć, z drugiej strony Polacy pokonali 2 utytułowanych żużlowców zagranicznych. Szkoda tylko, że Zenon, że potem w Grand Prix to już tak łatwo nie jest. No dokładnie tak. No. 2 zmiany w 3. wyścigu. Za Przemysława Kłosa Tomasz Szanowski i za Łukasza Stanisławskiego Michał Robacki, ale tych roszad należało oczywiście oczekiwać. Tutaj dwaj młodzieżowcy pod numerami rezerwowych wystawieni w roli takich jokerów, to już normalna praktyka w polskiej lidze. No na pewno tak, chociaż trenerzy teraz próbują swoich najlepszych młodzieżowców, że mają tą szansę odrobienia, bynajmniej trener Koselski ma szansę odrobienia tych straconych już punktów do Torunia, bo 6 punktów przewagi ma Toruń w tym momencie. Zenon, szykują się teraz wielkie emocje, bo ten wyścig, jego rezultat ciężko tak naprawdę przewidzieć. Tony Rickardson jeszcze tydzień temu powiedzielibyśmy, że on tu jest absolutnym faworytem, no ale wszyscy zastanawiamy się, jak ten zawodnik, którego oglądamy, pojedzie w tym biegu. Piotr Protasiewicz z kolei ostatnio bardzo dobra, wysoka dyspozycja tego żużlowca, zwycięstwo z kompletem punktów w piątkowym turnieju o złoty kask. Również w ostatnich spotkaniach ligowych bardzo przyzwoity dorobek, 2-cyfrowy. Zresztą, jak mówiłem przy prezentacji, w
siedmiu z ośmiu ostatnich spotkań, w których wystąpił Piotr Protasiewicz, punktował dwucyfrowo, a więc jestem pewnym punktem swojego zespołu. A oto ustawienie żużlowców na starcie. Proszę Państwa, do tej pory było, że zawodnicy, którzy startowali z pierwszego pola, wygrywali swoje biegi. Wygrał Jaguś, wygrał Mirek Kowalik. No w tej chwili w uprzywilejowanej sytuacji z pola pierwszego wystartuje Piotr Protasiewicz. Jak będzie, zobaczymy za chwilę. Dodam tylko, że zawodnicy startują według pierwszego zestawu losowania pól startowych. Czerwony Kas Protasiewicz, potem żółty Rickardson, Robacki i Chrzanowski. Znakomity start Rickardsona, także Tomasz Chrzanowski świetnie wychodzi po zewnętrzny. No, zaskoczeni takim obrotem sprawy zupełnie bydgoszczanie. Protasiewicz w tym momencie nawet na czwartej pozycji dopiero, a torunianie znów na podwójnym prowadzeniu. No czyżby szykował się tutaj pogrom gospodarzy? No chyba tego kibice bydgoscy swoim żużlowcom by już nie wybaczyli. Zamarły sektory zajmowane przez bydgoskich fanów Speedwaya. Nie wierzą w to, co w tej chwili oglądają. Chrzanowski na czele, asekurowany przez Rickardsona i to o dziwo nie Protasiewicz, a Robacki stara się dogonić parę z Torunia, stara się pokrzyżować szyki, no ale czyżby był w stanie wyprzedzić samego trzykrotnego, a kandydata już na czterokrotnego mistrza świata, to niego Rickardsona. Nerwowo teraz Rickardson obejrzał się, gdzie jest junior z Bydgoszczy, a ten na razie śladem wielkiego Szweda. Ale kto wie, czy nie zaatakuje tutaj na ostatnim wirażu, czy będzie taka szansa? Chyba nie. A więc Tomasz Chrzanowski przed Tonym Rickardsonem, Michałem Robackim i dopiero czwarty Piotr Protasiewicz. Proszę Państwa, no coś niewytłumaczalnego dzieje się z bydgoską drużyną na początku tego spotkania. Pierwsze gwizdy na trybunach bydgoskiego stadionu. Nie takiej postawy swoich ulubieńców spodziewali się bydgoscy kibice. 4-14. No takiego wyniku po trzech biegach tutaj nie pamiętają najstarsi sympatycy żużla w Bydgoszczy. Ja sam jestem osobiście zaskoczony. Rzeczywiście zespół z Torunia prezentuje się super. Wygrywają starty, wygrywają biegi. No dwa biegi teraz ostatnie podwójnie. Jestem naprawdę zaskoczony tak dobrą postawą zespołu z Torunia. Tu widzimy znakomity start Rickardsona. Zamknął Protasiewicza do krawężnika. Piotrek wyjechał trochę szerzej, ale tam po zewnętrznej objechał obu rywali, wyszedł na prowadzenie Tomek Chrzanowski. Przy asekuracji to niego Rickardsona, no jechali pewnie 5-1, chociaż atakującym wydawało się to, co mówiłeś, powinien być Piotrek Protasiewicz, jednak no lepszym motocyklem dysponował młody Robacki junior, no i on praktycznie był zagrożeniem dla pary z Torunia. Tor przygotowany jak to doskonale gospodarze wiedzieli. Wydaje się, że znakomicie przygotowana ta nawierzchnia będzie sprzyjała tutaj walce. No tylko czy gospodarze będą w stanie tę walkę toczyć? Miejmy nadzieję, że tak, że w dalszej części spotkania się przebudzą. Na razie Chrzanowski przed Rickardsonem, Robackim i Protasiewiczem. Ciekawa sytuacja w parkingu. Tomek Chrzanowski przed chwilą jeszcze upajał się swoim triumfem. Na monitorze wizji oglądał powtórkę. Zdenerwowany Piotr Protasiewicz zmienia motocykl, a my rozmawiamy z bohaterem, jednym z bohaterów tej pierwszej części zawodów, Mirkiem Kowalikiem. Mirku, ogromny pech na próbie toru. Dwa motocykle zdefektowały. Z tego, co widziałem, wymieniłeś zapłony w obu maszynach. No niestety, rzadko to się zdarza. W mojej karierze pierwszy raz taka historia, gdzie wyjeżdżam do próby toru i obydwa motocykle odmawiają posłuszeństwa, no ale jak to się mówi, złośliwe rzeczy martwych, tego nie można przewidzieć, ale szybko żeśmy się tutaj z tym uporali i myślę, że będę dalej starał się jechać tak jak w tym pierwszym swoim wyścigu. Pożyczyli te części motocykla Robert Kościecha i Przemysław Kłos. Mirku, miałeś pretensje do trenera Ząbika, bo tak to trzeba powiedzieć, że nie wystawiał cię do ostatnich meczów. Masz mu dzisiaj coś do udowodnienia? Ja może nie chciałbym do tego wracać, to już jest historia. Dzisiaj mam bardzo ważne zawody, mamy zawody. Może przy okazji podziękuję kolegom za udostępnienie sprzętu, a chciałbym, mówię, do końca zawodów pojechać bardzo dobrze i chciałbym, żebyśmy jako drużyna dzisiaj wygrali te zawody, bo jest to dla nas naprawdę bardzo istotny mecz i no fajnie było, gdybyśmy ten mecz dzisiaj wygrali. Dziękuję bardzo. Jak na razie wysoko, zaskakująco wysoko prowadzi Apator, a my powrócimy na bydgoski tor po krótkiej przerwie. Proszę Państwa, koszykówka na antenie Wizji Sport. Trzecia kolejka spotkań. Drużyna MKS Pruszyński Pruszków podejmuje zespół ITK Noteć Inowrocław. To spotkanie 27 w czwartek
Wizji Sport o godzinie 18, oczywiście na żywo. A w Bydgoszczy szokujący wynik po trzech wyścigach w Derby Pomorza. Polonia Bydgoszcz przegrywa z Apatorem Adrianą Toruń aż 4 do 14, 10-punktowa różnica. No któż by się tego mógł spodziewać? Chyba nie było nikogo takiego, kto choć trochę zna się na żużlu i przewidziałby taki rozwój wydarzeń w tych trzech pierwszych biegach. No na pewno jest to nawet dla mnie szokiem, że po trzech biegach jest wynik 4 do 14 dla Torunia, chociaż tak jak mówiliśmy, że olbrzymia mobilizacja w zespole toruńskim, im naprawdę potrzeba tego zwycięstwa, żeby no w końcu zdobyć ten tytuł drużynowego mistrza Polski. Widzieliśmy, wyjeżdżał na tor Mark Loram, który no, nie spisał się dobrze w pierwszym swoim wyścigu, ale któż z Bydgoszczan dobrze się spisał. Nawet Tomasz Golob, który zajął drugie miejsce, jednak przegrał z Wiesławem Jagusiem. Właśnie w tej chwili widzimy Wiesława Jagusia, no i jego partnera, którym jest w pierwszych trzech wyścigach Andreas Jonsson. To jeszcze raz bohater pierwszego biegu, Wiesław Jaguś. No i Tomasza Goloba także zobaczymy. On oczywiście według programu nie miał jechać w tym biegu, ale trener Andrzej Koselski natychmiast wykorzystuje sytuację, wprowadza rezerwę taktyczną za Jasona Lejonca, Tomasz Golob. No więc para, bydgoska para marzeń, można powiedzieć, Mark Loram, Tomasz Golob. To powinna być para na 5-1, tylko czy przy tej dyspozycji, szczególnie Wiesława Jagusia, to będzie para na 5-1, okaże się po tym wyścigu. Tutaj widzimy, jak Andreas Jonsson przygotowuje sobie miejsce do startu, także chyba skoncentrowany Mark Loram. No co to dużo mówić, Zenon, chyba bieg ostatniej szansy w tym meczu dla Bydgoszczan. Jeśli nie zaczną odrabiać strat, nie jakoś spowodują przełomu pewnego, no to nie sądzę, by partnerzy poderwali się do walki, jeśli ci najlepsi nie będą w stanie tego zrobić. No dokładnie tak, no i na pewno zawodnicy z Bydgoszczy przyglądają się w tej chwili, jak pojedzie ich eksportowa para, no bo tak można nazwać Tomka i Lorama. Uważam, że no od ich postawy w tym biegu no może zależeć dużo w tym meczu. Tomasz Golob, jak już wspominaliśmy, narzekał troszkę na zmęczenie sezonem, tak jakby miał odrobinę dosyć startów, nie wystartował z powodu niedyspozycji zdrowotnej w finale Złotego Kasku w piątek. No ale dziś mówił, że czuje się dobrze, że poczuł znów lekki głód ścigania się na motocyklu. No i może teraz zaprezentuje to właśnie w swoim drugim wyścigu. Loram i Golob. Zły start Tomasza Goloba, nie najlepszy Lorama. Świetnie Wiesław Jaguś po raz kolejny. Teraz Tomasz Golob przeszedł na zewnętrzną i próbuje tamtędy szukać swojej szansy. Loram i Golob za plecami Wiesława Jagusia. Na czwartej pozycji Andreas Jonsson, ale teraz inaczej pracuje motocykl Tomasza Goloba. Ależ niesamowicie szybki na dystansie. Jest na pierwszej pozycji Tomasz Golob. No i teraz co? Czy spróbuje zwolnić nieco stawkę, aby umożliwić Loramowi przejście przed Jagusia? Ten już zabrał się do pracy, ale na razie Wiesław Jaguś obronił tę swoją drugą pozycję. Ciekawie rozwija się ten wyścig, bo jeszcze doskoczył do czwórki zawodników, do trójki, przed nim Andreas Jonsson. Tomasz Golob rzeczywiście teraz jedzie jakby wolniej, nie stara się uciekać Jagusiowi po to, aby dać czas Markowi Loramowi. Teraz Loram próbuje zbliżyć się do Wiesława Jagusia, który już skoncentrował się raczej na obronie drugiego miejsca. Ciasno przy krawężniku wchodzi Loram. Nie tym razem jednak, a to już przecież ostatnie okrążenie, za chwilę ostatnia szansa dla Marka Lorama, aby Polonia mogła odnieść tu podwójne zwycięstwo, ale tak się nie stanie. Jagusz przegrał, ale tylko z Tomaszem Golobem. Mark Loram na trzeciej pozycji, czwarty Andreas Jonsson, no ale i tak część bydgoskiej publiczności ucieszyła się, że ich pupile odnieśli pierwsze dzisiaj biegowe zwycięstwo, no nieznacznie, ale jednak zmniejszając prowadzenie żużlowców z Torunia, 8 do 16 po czterech biegach. Bardzo dobry start Wiesia Jagusia, który no, wygrał start przed Loramem, założył Lorama. No Tomek przegrał start, próbował bardzo szeroko, nabrał tam szybkości. No jeszcze jednak na prostej, przeciwległej startowej przegrywał z Jagusiem. Tu w tej chwili widzimy dobry start Jagusia i Jonssona. Jednak no, drogę Jonssonowi tam przeciął Tomek Golob. Jonsson próbował przyjść do krawężnika, jednak no, był za wolny dla rywali. Jaguś tu prowadził jeszcze, jednak pięknym atakiem po zewnętrznej w tej chwili Tomek wyszedł na prowadzenie.
Jak zawsze zachwycamy się tymi atakami Tomasza Golowa, ale no nie sposób nie dostrzec jednej niepokojącej rzeczy, niepokojącego elementu, jeśli chodzi o starczy najlepszego polskiego żużlowca. Właśnie starty. Nie najlepiej mu ostatnio wychodzą. Zenon, kiedyś Tomasz Golow wygrywał większość swoich biegów na starcie. Teraz musi o to ciężko walczyć na dystansie. No rzeczywiście, nie wiem, czy to jest sprawa tylko sprzętowa. Może to, co mówiłeś wcześniej, może troszeczkę jest zmęczony, ale Tomasz jechać potrafi. No to już nieraz udowodnił, na pewno może dopracować, dopracowanie tych motocykli, na pewno troszeczkę może nawierzchnia na tym torze jest zupełnie inna niż była przed Grand Prix, bo wszyscy pamiętają, że zostało dość dosypane świeżej nawierzchni, także no może się zmieniły warunki torowe. To wyniki czwartego biegu i wędrujemy do parku Masz. Moim kolejnym rozmówcą jest Tomasz Golob. Tomku, czy coś po tym pierwszym, co to kryć niezbyt udanym wyścigu, zmieniłeś w swoim motocyklu? Nie, na tyle się bliżej nic nie muszę robić. Nie mogę przerywać startu, bo nie podnoszę do góry, natomiast nic kompletnie nie zmieniłem. Zmieniłem tor jazdy i byłem lepszy na łuku. Powiedz mi, co sądzisz o Wiesławie Jagusie? Ostatnio bardzo ciężko ci się z nim walczy, wygrywał z tobą kilka razy. Może zostawmy ten komentarz, dlatego że... Nie chciałbym się wypowiadać na temat mojego przeciwnika w trakcie zawodu. Dziękuję bardzo. Dżentelmeński Tomasz Golow. Może słusznie, lepiej takie opinie wygłaszać po zakończeniu spotkania. Jeszcze nie wiadomo, ile razy Tomasz Golow z Jagusiem się spotka, jaki będzie efekt tych pojedynków. Dokładnie tak, zawody trwają, jeszcze może być różnie, mogą się spotkać parę razy w tych zawodach. Proszę Państwa, kolejna rezerwa taktyczna za Łukasza Stanisławskiego, Michał Robacki. Oczywiście ten manewr mógł być również zastosowany jako rezerwa zwykła, ale tutaj Andrzej Koselski wykorzystuje szansę, jaką stwarza to prowadzenie drużyny toruńskiej, w ten sposób zachowując możliwość użycia Michała Robackiego w dalszej fazie zawodów jeszcze raz. Nie chce spalić jakby jednego startu swojego rezerwowego jako rezerwy zwykłej, bo taką może przecież zastosować w każdym momencie spotkania, nie tylko przy większym lub równym 6 punktów prowadzeniu drużyny rywala. A więc Robacki za Stanisławskiego, ale zanotujmy, że ma tutaj status rezerwy taktycznej. Oto procentowa skuteczność pól startowych w dzisiejszym spotkaniu. Pierwsze na razie najlepsze, najsłabsze, drugie pole startowe. Ustawienie zawodników na starcie. Tomasz Bajerski i Mirosław Kowalik zmierzą się z Piotrem Protasiewiczem i właśnie Michałem Robackim. Bajerski w białym kasku, Kowalik w żółtym, Protasiewicz w czerwonym, a Robacki w niebieskim. Podniosło na starcie Robackiego, ale świetnie wystartował Piotr Protasiewicz. Po zewnętrznej atakuje Mirosław Kowalik, który na motocyklach kolegów czuje się równie znakomicie jak na własnych. Ale Piotr Protasiewicz już coś podregulował w swojej maszynie, bo teraz zupełnie inaczej prezentuje się na torze niż w swoim pierwszym starcie. To jest taki Piotr Protasiewicz, jakiego tutaj oczekiwali bydgoscy kibice. Daleko za nim toruńska para, która w tej chwili skupiła się na blokowaniu ataków Michała Robackiego, aby utrzymać rezultat 3-3, jaki jest właśnie w tej chwili na torze. Robacki próbuje po prostu dopaść jeszcze rywali, ale nie wiem, czy mu się to uda, bo torunianie jadą tak samo szybko jak on. Nie jest tutaj junior zbyt gorszy, szybszy od swoich przeciwników. Wręcz teraz Bajerski odjechał na bardziej bezpieczny dystans od młodego zawodnika bydgoskiej Polonii. No i ten wyścig właściwie rozstrzygnął się na pierwszym wirażu. Po dobrym starcie od pierwszych metrów do końca prowadził Piotr Protasiewicz i wygrał ten bieg. Drugie miejsce Mirosława Kowalika, trzecie Tomasza Bajerskiego, czwarty Michał Robacki, 11 do 19, 8 punktów przewagi gości z Torunia. No podpisał się Piotrek bardzo dobrym startem, wygrał start, założył rywala do krawężnika, odjechał szerzej, wypchnął Mirka Kowalika jeszcze szerzej, złapał przyczepność na środku toru, no odjechał rywalom, także rywale musieli się skupić tylko na obronie drugiej i trzeciej pozycji przed juniorem bydgoskim, który w tej chwili próbował przyciąć bardzo szybko do krawężnika, no jednak tutaj uważam popełnił błąd, odjechał w środek pola, był blokowany przez Tomka Bajerskiego, który trzymał krawężnik, Mirek Kowalik jechał środkiem pola, także nie miał im za bardzo dużo nic zrobić. Trenera Andrzeja Koselskiego, bydgoskich kibiców może cieszyć ta metamorfoza Piotra Protasiewicza, bo potrzebują rezerw taktycznych bydgoszczanie, można użyć Piotra już właściwie teraz w kolejnym wyścigu w parze
z Tomaszem Dolowem, który ma swój programowy wyścig. Ciekawe, czy z takiego manewru trener Koselski skorzysta. To także powinna być szybka para, może punktująca na 5-1, Piotr Protasiewicz i Tomasz Golob. Wyniki piątego biegu, Protasiewicz przed Kowalikiem, Bajerskim i Robackim. Mamy awizowane jakieś zmiany. Jest rezerwa taktyczna w drużynie bydgoskiej, ale na razie nie Piotr Protasiewicz. Za Przemysława Teicherta pojedzie Mark Loram, a więc to Anglik dostanie szansę kolejnego występu obok Tomasza Goloba. No ale jednym z rywali będzie ten pan, którego oglądamy teraz, Tony Rickardson, a więc Golob, Rickardson, Loram. No, bieg jak z Grand Prix w tym spotkaniu w derby Pomorze. No na pewno bardzo ważny bieg dla drużyny z Bydgoszczy. Już jest trzecia rezerwa taktyczna. Raz junior pojechał Robacki, no bo wiadomo, że przysługuje mu jeden bieg ekstra w takim układzie. No zobaczymy, jak Loram się spisze, który nie był rewelacją w dwóch poprzednich biegach. Przyjeżdżał na trzecich pozycjach. W pierwszym swoim biegu przegranym 5-1. No i później w parze z Tomkiem Golobem no przyjechał, co prawda wygrali bieg 4-2, no ale przyjechał na trzeciej pozycji właśnie za Wiesiem Jagusiem. Oglądamy Tomasza Chrzanowskiego, to dla niego prawdziwy egzamin, można powiedzieć, sama śmietanka światowego żużla ustawiona na sąsiednich polach startowych. No ale po tym, co Tomasz Chrzanowski pokazał w pierwszym biegu, po tym jak szybko wyszedł spod taśmy, wcale nie jest to niemożliwe, aby on tutaj przyjechał pierwszy do mety. No na pewno stać go na zwycięstwo z każdym zawodnikiem, już nieraz pokazywał, że wygrywa z zawodnikami o wiele wyżej notowanymi od siebie. No i uważam, że w pierwszym biegu również pokazał znakomitą jazdę środkiem pola. Co prawda był później asekurowany przez cztery okrążenia przez Tony Rickardsona, no ale start jest podstawowym zadaniem tego zawodnika, żeby wygrał start. Tomasz Golob z ulubionego na bydgoskim torze przez siebie czwartego pola startowego, choć ono dzisiaj nie ma tak wysokiej skuteczności jak pierwsze, z którego pojedzie Tony Rickardson, Mark Loram na drugim polu startowym, no a potem Tomasz Chrzanowski, któremu w pierwszym jego wyścigu start wyszedł bardzo dobrze. Przypomnę, wówczas asekurowany przez Tony'ego Rickardsona przyjechał na pierwszej pozycji, a więc Torunianie wygrali tamten bieg podwójnie. Wielka koncentracja chyba teraz w ekipie bydgoskiej. Próbują odrabiać straty bydgoszczanie. To nie jest łatwe zadanie, szczególnie jeśli ma się w biegu za rywala Tony'ego Rickardsona. Nawet jeśli partnerem jest Mark Loram, który zresztą dziś niczego wielkiego jeszcze nie pokazał. Dwukrotnie w swoich startach był dopiero trzeci. A więc od krawężnika Rickardson, Chrzanowski, Loram i Golob. Dobry start Tomasza Goloba, dobry także Tony'ego Rickardsona. Gdzie jest Loram? Na razie Tony Rickardson w walce z Tomaszem Golobem. No i na razie lepszy Szwed. Na drugiej pozycji Tomasz Golob, trzeci Mark Loram, czwarty Tomasz Chrzanowski. Czy Tomasz Golob, którego bilans pojedynków w derbowych meczach z Tonym Rickardsonem jest bardzo dla niego korzystny i wynosi 6-2, poniesie trzecią porażkę, czy też odniesie siódme zwycięstwo? Teraz przyspieszył na wyjściu z wirażu, dopadł Rickardsona, ale te łuki lepiej pokonywane na razie przez Szweda, który odjeżdża polskiemu żużlowcowi. A defekt chyba motocykla ma Mark Loram. Pech Anglika w najgorszym dla jego zespołu momencie. A więc chyba 4-2. Ten bieg wygrają żużlowcy z Torunia, bo daleko, bardzo daleko Tony Rickardson odjechał Tomaszowi Golobowi. No to jest zupełnie inny Tony Rickardson niż ten, którego oglądaliśmy przed tygodniem w Gorzowie. Jak na razie pełna rehabilitacja ze strony Szweda. Tomasz Golob drugi, dopiero drugi. To oczywiście punkt widzenia bydgoskich kibiców. A trzeci Tomasz Chrzanowski, któremu punkt podarował w tym biegu Mark Loram. Anglik nie dojechał do mety, zdefektował mu motocykl. No i Torunianie wygrywają i znów odskakują na 10 punktów, 23-13. No rzeczywiście mówili o tym pierwszym polu, rzeczywiście Rickardson wyjechał pięknie spod taśmy, wypnął tu, w tej chwili widzimy Tomka Goloba bardzo szeroko, złapał tą przyczepność, odprostował motocykl, no w tej chwili odjeżdża rywalom. Dobry sam moment startowy Tomasza, jednak no, pierwsze pole o tyle jest przywilejowane, że jest bliżej do tego łuku. No, można praktycznie z rywalami zrobić wszystko.
No taki było w tym momencie, że Rickardson wywiózł Tomka szeroko, tam jeszcze nie ma tak dużo usypane, nie złapał tej przyczepności. No odjechał Tomaszowi, Tomasz próbował jeszcze przez pierwsze okrążenie walczyć, próbował bardzo szeroko przecinając, no jednak Rickardson, olbrzymia mobilizacja, no to co mówiłeś, chciał się zrehabilitować publiczności toruńskiej za występ w Gorzowie, no i w tej chwili widzimy rzeczywiście jazdę tak jak przystało na mistrza świata. Szybki motocykl miał Tomasz Golob, tak się przynajmniej wydawało po jego drugim wyścigu, kiedy wyprzedził Wiesława Jagusia, no ale okazuje się, że jeszcze szybszy ma Tony Rickardson, bo dość łatwo uciekł Tomaszowi Golobowi na dystansie tego wyścigu. No i niewesoło wygląda sytuacja gospodarzy. Tutaj taka dynamiczna sylwetka Szweda, który jechał bardzo swobodnie, na luzie. No i w pięknym stylu wygrał ten wyścig. 6-3 w pojedynkach Golob Rickardson w derby. Po szóstym biegu 10-punktowe prowadzenie Torunia. Tomasz Bajerski kolejnym naszym rozmówcą. Tomku, jak na razie zaskakująco łatwo wam idzie tutaj na torze w Bydgoszczy. Czy spodziewałeś się takiego początku? Czy ja wiem, czy łatwo. Jest bardzo ciężko. Wynik o tym świadczy. Chyba nikt się nie spodziewał takiej przewagi. Myślę, że wynik nie jest równoznaczny do tego, jak nam się jeździ. Jest to bardzo dobra drużyna. Aktualny jeszcze nadal mistrz Polski drużynowy. Jeździ nam się bardzo ciężko. No, jesteśmy maksymalnie przygotowani, skoncentrowani na to spotkanie. Musimy po prostu tutaj wygrać. Przegrywając tutaj to spotkanie, zostajemy skazani praktycznie na drugie miejsce w tegorocznych rozgrywkach, a biorąc pod uwagę to, że prowadzimy przez cały sezon, może powiedzieć, w tabeli, to by było bardzo frajersko stracić tą pierwszą pozycję. No tak, w piątek bardzo dobrze spisałeś się w finale Złotego Kasku we Wrocławiu. Dzisiaj jak na razie popatrzmy, 3 punkty i 2 bonusy, całkiem niezły ten początek. No, początek jest w miarę dobry, trzeba jechać do końca, jeszcze zostały mi 3 starty i trzeba nadal jechać do końca, do 15 biegu. Dziękuję bardzo. Jeszcze króciutki meldunek z boksu Marka Lorama. Otóż przyczyną jego defektu było zerwanie się łańcucha. To wszystko na razie na Stadion Bydgoszczy. Powrócimy po krótkiej przerwie. Piłka nożna, Wizji Sport. Wieczór z Pucharem UEFA w czwartek 27 września o 20. Tylko Wizji Sport będziemy emocjonować się piłką nożną. A dzisiejszego wieczoru jesteśmy w Bydgoszczy na derby Pomorza. Polonia Bydgoszcz przegrywa z Apatorem Adrianą Toruń po 6 biegach, 13-23, 10-punktowa przewaga gości uzyskana po 3 pierwszych wyścigach. No jak na razie zostaje przez nich utrzymywana. Oto fragmenty 6. wyścigu. 3. już rezerwa taktyczna Bydgoszczan. Pojedynek Tomasza Goloba z Tonym Rickardsonem, tu w roli rezerwy taktycznej Mark Loram, który jedzie w niebieskim kasku, ale on został, potem miał defekt motocykla, no a pojedynek stoczyli Rickardson i Golob. Ten pojedynek był pasjonujący tylko przez 1,5 okrążenia, potem Szwed Polakowi dość łatwo odjechał. No to co mówiliśmy, wykorzystał atut pierwszego pola, na wejściu wszedł bardzo wąsko, wysunął się do środka toru, tam złapał tą przyczepność, Tomasz tej przyczepności pozewnętrznej nie złapał. Odjechał Szwed Tomkowi. Tomek jeszcze próbował bardzo wąsko wejść w drugi łuk, no jednak Szwed był czujny, nie dał się zaskoczyć. Odjechał na pierwszym okrążeniu, no przez 2 okrążenia. Tomasz jeszcze gonił, później no już jechał utrzymać drugą pozycję. No jednak defekt motocykla Lorama pozbawił ten bieg, powiedzmy, wyniku remisowego. Zapowiadał Szwed zupełnie inną postawę, zupełnie inną jazdę niż w Gorzowie przed tygodniem, no i słów na wiatr, jak się okazuje, nie rzucał. Jest dzisiaj świetny. Tomasz Golob nie mógł dogonić Tony'ego Rickardsona, no w drugiej fazie tego wyścigu był praktycznie bezradny. Niewielu jest zawodników, którzy potrafią tak daleko uciec Tomkowi Golobowi na jego torze w Bydgoszczy, chociaż jak mówi Zenon Plech, nawierzchnia toru troszkę się zmieniła, szczególnie po Grand Prix, pamiętamy, tam sporo deszczu, opady, trzeba było dosypać nowego grysu i to wszystko troszeczkę się teraz przemieszało. Dziś tor dosyć twardy, ale czuć w powietrzu odrobinę wilgoci, to oczywiście sprzyja zawodom żużlowym, z toru się nie kurzy, nie trzeba go polewać, nie rozsypuje się ten tor, można powiedzieć, że jest idealny do ścigania się, ale troszkę nowy także dla gospodarzy.
Na pewno tak, dlatego uważam, że przełożenia, wszystko zawodnicy dobierają, ustawienie zapłonu, no na pewno w treningach to nie jest to samo, co w konfrontacji z mocnym przeciwnikiem. Piotr Protasiewicz pod taśmą, to znak, że już za kilkadziesiąt sekund rozpocznie się siódmy wyścig tego spotkania. No, próbuje różnych manewrów trener drużyny bydgoskiej Andrzej Koselski. Wygląda na to, że po raz pierwszy zobaczymy tutaj na torze Łukasza Stanisławskiego. To ten właśnie zawodnik w pierwszych dwóch programowych jego startach zastępował go zgodnie z oczekiwaniami Michał Robacki, ale niczego wielkiego nie pokazał, więc chyba słusznie szkoleniowiec drużyny gospodarzy daje teraz szansę zaprezentowania się Łukaszowi Stanisławskiemu, kiedy ten zawodnik debiutował w 99 roku, mając niespełna 17 lat w trudnej dla bydgoskiego zespołu sytuacji. Pamiętamy feralny wypadek Tomasza Goloba i Piotra Protasiewicza w finale Złotego Kasku. Właściwie nie było zawodników z licencją w drużynie bydgoskiej, w przyspieszonym trybie zdawał ją ten junior. Występował wówczas w meczu z Wrocławiem, a potem z drużyną z Gdańska w spotkaniach o trzecie miejsce i tam prezentował się jako zawodnik, który potrafi jechać bardzo ambitnie. Wróżono mu przy odpowiednim rozwoju jego talentu piękną karierę. Nie ma zbyt wielu okazji do startów, ale zobaczymy, co pokaże dzisiaj w parze z Piotrem Protasiewiczem. Stanisławski w niebieskim kasku, Protasiewicz w czerwonym, a para toruńska to Andreas Jonsson w białym kasku i Wiesław Jakuś w żółty. Dobry start Jonssona i Jagusia, ale jeszcze lepszy Piotra Protasiewicza. Szwed czekał, a Protasiewicz to wykorzystał. Zamknął rywali, natomiast Stanisławski ma problemy z motocyklem. Chyba zgasł silnik w jego maszynie, bo już nie kontynuuje jazdy. Piotr Protasiewicz, zdecydowana przewaga tego żużlowca nad Andreasem Jonssonem. Wiesław Jakuś tym razem na trzeciej pozycji. No ale to będzie w najlepszym przypadku dla bydgoszczan remis. Remis, który nie przybliża ich zupełnie do zwycięstwa w tym spotkaniu, a torunianie chyba także będą w miarę zadowoleni z takiego rozstrzygnięcia siódmego już wyścigu tego meczu. Przecież każdy bieg przy tej różnicy punktowej zachowanej przybliża ich do zwycięstwa, upragnionego zwycięstwa w całym spotkaniu. Piotr Protasiewicz jedzie szybko, ale praktycznie nikt mu nie zagraża. Na drugiej pozycji, przypomnę, Andreas Jonsson, trzeci jest Wiesław Jakuś, to już ostatnie okrążenie. No i jeśli chodzi o prowadzenie niespodziewane, a nawet sensacyjne, jeśli chodzi o jego rozmiary drużyny toruńskiej, to już nic się nie zmieni. I tak też zostało, Protasiewicz przed Jonssonem i Jagusiem, właściwie bieg bez historii, chociaż moglibyśmy tutaj, Zenon, i zrobimy to, skomentujemy tutaj takie zawahanie się Andreasa Jonssona chyba na pierwszych metrach tego wyścigu. Rzeczywiście. Szwed w białym kasku. Szwed z pierwszego pola spojrzał w prawą stronę, co się dzieje. No nie zdążył dojechać, nie zdążył wypchnąć Piotra Protasiewicza, który przesiadł się widocznie na inny motocykl, zupełnie inny zawodnik niż ten, którego widzieliśmy w jego pierwszym biegu, czyli w biegu trzecim. No podjechał rywalom już na pierwszym łuku. Defekt młodego juniora z Bydgoszczy, Stanisławskiego, ustawił bieg 3-3, także Jagusz w ogóle nie wysilał się, jechali utrzymać wynik, żeby nic się nie stało, dowieść 3-3 do mety. Tu jeszcze raz widzimy, jak młody Szwed nie zdążył wypchnąć Protasiewicza szerzej. Gdyby bardziej dynamicznie ruszył, nie patrząc na Jagusia, to miał właśnie szansę zrobić to, na co czekał Jagusz, czyli wypchnąć tak Protasiewicza, a Jagusz i tak schodził do krawężnika i wówczas była szansa na lepsze rozegranie tego wirażu przez toruńską drużynę. No, stało się tak, no widzimy spokojna jazda pary toruńskiej, 3-3 zadowalało tych zawodników. Piotr Protasiewicz, przypomnę, jedyny jeszcze z czołowych zawodników bydgoskich, bo Jasona Lyonsa w tej formie nie liczę, nie był wykorzystany jako rezerwa taktyczna przez Andrzeja Koselskiego. Oto wyniki siódmego biegu, Protasiewicz przed Jonssonem, Jagusiem i Stanisławskim. I właśnie moim rozmówcą teraz będzie pechowiec tego wyścigu. Przed chwilą obrazowo wytłumaczyłeś mi, co się stało. Nagle rozległo się takie boom silniku, tak? Jak to było? Znaczy potężna eksplozja zahamowała na momencie. Na pewno coś się urwało, bo tak, na bank się coś urwało. W kolejnych wyścigach wystartujesz w takim razie zapewne na drugim motocyklu, tylko pytanie, czy ten drugi jest na tyle dobrze spasowany do toru, co ten pierwszy? Myślę, że tak. Teraz zrobiłem próbny start, mniej więcej wiem, jak przełożyć się na drugim motorze.
gdyż nie wiadomo, czy wyjadę, ponieważ trener może wstawić Michała Robackiego. Ale życzę ci, się nie zdziwił. Życzę ci tego, żebyś jeszcze dzisiaj pojechał. My też życzymy Łukaszowi Stanisławskiemu, aby mógł zaprezentować nam swoje możliwości, czasem przy słabszej postawie innych zawodników takie udane wejście młodzieżowca, on może zaskoczyć, on jakby ze świeżym bagażem doświadczeń startuje, bez kompleksów często, no i kto wie, no szkoda troszkę, że mu ten motocykl tutaj zdefektował, może powalczyłby przynajmniej z jednym z żużlowców z Toruniem. No na pewno uważam, że chciał jechać, wiemy z jego wypowiedzi, że ten chłopak chce jechać w każdym meczu, chce wiele razy wyjechać na tor. No nie zawsze mu to jest dane, tym bardziej w tak ciężkim meczu jak dzisiaj, gdzie Polonia przegrywa z Apatorem. Na pewno trener Koselski będzie robił wszystko, żeby zmniejszyć rozmiary porażki. No i to, co mówiłeś, już wiemy, że w biegu ósmym miejsce tej Hertha pojedzie rezerwa taktyczna Piotr Protasiewicz, czyli czwarty zawodnik, czwarta rezerwa taktyczna ze strony Polonii Bydgoszcz. A wracając do Łukasza Stanisławskiego, to mówiłem o tym, że rzadko ma okazję startować. Jeśli chodzi o liczbę meczów, które odjechał w sezonie, to jest ich dosyć sporo, no ale to są zwykle jeden, dwa występy w spotkaniu. Rzadko kiedy ma okazję pojechać w pięciu meczach, a to jednak nie jest łatwe, Zenon, w jednym czy drugim wyścigu, jak się tak wskakuje znienacka, czy trener każe wyjechać na tor, pokazać to, co się potrafi. Tak, na pewno to jest ciężko, bo to nie jest w pełni skoncentrowany. Uważam, że no coś trzeba z tym regulaminem zrobić, żeby młodzieżowcy mieli możliwość większej ilości startów. Czekamy na kolejny wyścig. Przerwa dla Piotra Protasiewicza trwa, a więc jest szansa, aby jeszcze raz zajrzeć do Parku Maszyn. Zawodnicy przygotowują się do kolejnych startów. Przy mnie Wiesław Jaguś czyści swoje okulary. Wieśku, kolejny raz pokonałeś dziś Tomasza Goloba i tak kibice już zapewne zastanawiają się, czy masz jakiś patent na najlepszego polskiego zawodnika, jak to jest? Znaczy się nie, akurat wyszliśmy równo ze startu, troszkę Tomka powiozłem i miałem ten atut, że miałem pierwsze pola, Tomek miał drugie, dlatego było widać, że lepsza szansa była wygrać bieg. Ale potem w rewanżu Tomek cię wyprzedził na dystansie, jeśli dobrze pamiętam. Czy popełniłeś jakiś błąd, jak to oceniasz? No, dwóch takich zawodników mieściołówki Grand Prix, to też ciężko, nie wiedziałem, jak się zachować, jechać szerzej czy krawężniku. No jeden mi uciekł, a Tomasz Golob szerzej pojechał i nabrał tej prędkości. Wyjechał z tego drugiego łuku pierwszy. Słuchaj, ale w przyszłym sezonie być może nie będziesz się już mógł tak tłumaczyć. Grand Prix Challenge skoczył coraz bliżej, masz olbrzymią szansę awansu do Grand Prix i wtedy takie wyścigi będą na porządku dziennym. No na pewno tak. No, chciałbym jak najlepiej się tam zaprezentować w Grand Prix Challenge. No zobaczymy. No, jest trochę jeszcze czasu. 13 jest października, także chciałbym przygotować solidnie jak sprzętowo i ja sam. No i zobaczymy. Chciałbym jak najlepiej wypaść. To ja życzę ci, abyś utrzymał przynajmniej taką formę, jaką masz teraz właśnie do tych ważnych zawodów. Dziękuję. My także do tych życzeń Roberta Nogi się dołączamy. No i wierzymy w to chyba, Zenon, że stać na to Wiesława Jagusia, bo rzeczywiście w końcówce sezonu akurat on osiągnął chyba swoją optymalną dyspozycję. Teraz jeździ tak, jak można było się tego spodziewać od początku sezonu. No na pewno, chociaż trzeba przyznać, że podjął decyzję, że w trakcie sezonu, w połowie sezonu przesiać się z Jawy na GMA i od razu jest kolosalna różnica w jeździe Wiesia Jagusia. Proszę Państwa, bieg ósmy. Piotr Protasiewicz już odpoczął. Może w tej chwili przygotowywać się do startu jako rezerwa taktyczna w parze z Tomaszem Golobem. Protasiewicz w niebieskim kasku, widoczny w tej chwili na Państwa ekranie. Tomasz Golob w czerwonym. Chyba ostatnia szansa skorzystania z rezerwy taktycznej, jeśli ma być to skuteczna rezerwa dla trenera Andrzeja Koselskiego. Rywalami Tomasza Goloba i Piotra Protasiewicza w tym biegu będą Mirosław Kowalik w żółtym kasku i Tomasz Bajerski w białym. Niełatwe zadanie czeka żużlowców z Torunia, bo wygląda na to, że ten ósmy bieg, jeśli bydgoszczanie w ogóle marzą jeszcze o tym, aby nawiązać tutaj walkę ze świetnie dzisiaj dysponowanymi gośćmi z Torunia, to praktycznie Zenon, nie mają innego wyjścia, muszą ten wyścig wygrać 5-1, żeby do 6 punktów zmniejszyć te straty. Dokładnie tak, no chociaż tak jak mówisz, że to jest bieg, można powiedzieć, ostatniej szansy, bo eksportowa para Polonii Bydgoszcz, Tomasz Golub, Piotr Protasiewicz na tym torze już niejednokrotnie wygrywali biegi z bardzo mocnymi rywalami. Także na pewno stać ich na zwycięstwo i w tym biegu. A jak będzie za chwilę, zobaczymy.
Jak wystartuje Tomasz Golob? Dobrze. Piotr Protasiewicz spóźnił start Ścina do krawężnika, ale teraz Mirosław Kowalik wszedł w tą lukę, którą zostawił dla Protasiewicza Tomasz Golob. No proszę, któż by się tego spodziewał? Jednak przemknął Tomasz Golob obok Mirosława Kowalika. Teraz atakuje go Piotr Protasiewicz. Doszło do szczepienia się motocykli obu zawodników. No i dość niecodzienna sytuacja. Na szczęście, proszę Państwa, na szczęście nie skończyło się to jakąś dramatyczną kolizją. Ciekawa, jaka będzie decyzja arbitra. Wyścig przerwany, na razie to wiadomo. No i proszę, chyba ucierpiały oba motocykle. Na szczęście są to motocykle, a nie zawodnicy. No i Piotr Protasiewicz decyzją arbitra wykluczony z powtórki. No i to, co rozważaliśmy, nie może już być w tym biegu 5-1, może być tylko 3-3, także... To potwierdzenie decyzji sędziego, pana Ryszarda Bryły z Zielonej Góry. Zobaczymy to wszystko jeszcze raz, ale wydaje mi się, że cała ta kolizja była jednak konsekwencją zbyt ostrego ataku Piotra Protasiewicza, choć on, sądząc z gestów, nie zgadza się tutaj z sędzią tego spotkania. Czy słusznie za? No ja uważam, że z przodu był Mirek Kowalik, rzeczywiście wychodził od krawężnika. To zaraz w powtórce będziemy widzieli, Piotr Protasiewicz zahaczył. W tej chwili widzimy, Mirek chce przycinać do krawężnika. No i w tej chwili... Ale z przodu był Piotr Protasiewicz. Piotr Protasiewicz, dokładnie tak. Odwrotnie niż to, co nam się wydawało, bo ja też odniosłem wrażenie, że to jednak Protasiewicz był z tyłu za Kowalikiem, a tymczasem właściwie można by też było z punktu widzenia zawodnika z Bydgoszczy zinterpretować tę sytuację tak. On jechał przy krawężniku jak pod cyrklem i no nie miał innej możliwości. Ale z tej kamery już zupełnie inaczej widać. Z tej kamery widać, że Piotruś wychodząc z krawężnika, zresztą to widać z naszego stanowiska komentatorskiego, że tor wyjścia zawodnika w kasku niebieskim był zupełnie inny niż prawidłowo, jak zawodnik wychodzi z łuku. Nie, żeby był po stronie Bydgoszczy, ale czy nie było tak, że tutaj Mirosław Kowalik zacieśniał to wyjście z wirażu? Chyba nie. Chociaż z drugiej strony na usprawiedliwienie Piotra Protasiewicza można powiedzieć, że w sytuacji, w której się znalazł, już niewiele mógł zrobić, bo na trawę, gdyby wjechał, byłby z wyścigu wykluczony. No, stało się to w odległości 2 metrów od krawężnika. Decyzja jest taka, jaką podjął sędzia. No. Zdenerwowany Piotr Protasiewicz nie chciał tutaj wypowiadać się do kamery. Może i dobrze, lepiej jak zawodnik w takiej sytuacji ochłonie, bo mogą paść słowa, których później można byłoby żałować. No a po co doprowadzać do takich sytuacji? Piotr Protasiewicz spokojnie sobie posiedzi w swoim boksie. Jeszcze raz ten moment. No wyraźnie był tutaj z przodu. Doszło do zetknięcia. To zadziałało, można powiedzieć, na nieszczęście Piotra Protasiewicza, bo gdyby te motocykle nie szczepiły się, to wówczas podejrzewam, że Mirosław Kowalik po prostu lekko odbiłby się od Protasiewicza. Może nie doszłoby nawet do upadku żużlowca z Torunia i pewnie wyścig potoczyłby się dalej, a skończyłoby się wszystko najwyżej ostrzeżeniem dla żużlowca z Bydgoszczy. No na pewno tam złapał przyczepności trochę, odjechał od krawężnika, no i doszło do tego kontaktu motocykli, zahaczył pod nóżkiem. Czy Kowalik popełnił błąd na tym wirażu, odchodząc od krawężnika? No ja uważam, że na pewno gdyby jechał przy krawężniku, nie nastąpiłoby tej kolizji, na pewno zupełnie inaczej by to wyglądało. Na pewno ja uważam, że Mirek Kowalik pojechał troszeczkę szerzej, żeby z wyjścia przycinać do krawężnika. No jednak już nie mógł tego zrobić manewru, ponieważ w tym miejscu był Piotr Protasiewicz. Dodajmy już kończąc ten wątek, że pan Ryszard Bryła podjął swoją decyzję nie korzystając z powtórek, oparł się na swoim wrażeniu odniesionym z bezpośredniej obserwacji całego wydarzenia. Powtórka w trójkę, proszę Państwa, bez wykluczonego Piotra Protasiewicza, a więc tylko Mirosław Kowalik i Tomasz Bajerski w walce z Tomaszem Golobem, który świetnie wystartował do tego wyścigu. Teraz atakuje go Kowalik przy wewnętrznej, ale Golob wychodzi na prowadzenie. No ciężko będzie w tym momencie dogonić asa drużyny gospodarzy, żużlowcom z Torunia. Zresztą oni nawet tutaj nie wykazują ku temu wielkiej ochoty i entuzjazmu. Nie starają się gonić Tomasza Goloba, jadą parą obok siebie Tomasz Bajerski i Mirosław Kowalik. Zadowalając się 3 punktami w tym biegu, wiedzieli, jak ciężkie czeka ich zadanie. No i przed tym wyścigiem jeszcze, kiedy pod taśmą ustawiał się Piotr Protasiewicz, taki wynik tego biegu wzięliby w ciemno. Tomasz Golob
na drugiej pozycji Tomasz Bajerski, a trzeci Mirosław Kowalik, który w tej chwili wydaje się już oszczędza motocykl. Wie, że dowiezie spokojnie do mety ten jeden punkt, który jest także bardzo ważny dla jego zespołu. Tomasz Golob także spokojnie do mety na pierwszej pozycji przed Tomaszem Bajerskim i Mirosławem Kowalikiem. Przypomnę, że wcześniej wykluczony z tego biegu został Piotr Protasiewicz po kolizji z Mirosławem Kowalikiem. 19-29, no stanęło na tych 10 punktach i mimo manewrów taktycznych Bydgoszczan nic się nie zmienia. Tu bardzo dobry start Tomasza. Do krawężnika przycina Mirek Kowalik. Próbował wypchnąć Tomasza, no jednak Tomek miał większą szybkość. I proszę Państwa, chciałbym Państwu przedstawić jeden moment na tym drugim łuku w tej chwili, jak wejdą, że Mirek Kowalik, jadąc przy krawężniku, z wyjścia z tego łuku wpadł w miejsce przyczepne i przeleciał przed kołem dla Tomka Bajerskiego, bo o mało nie doszło do kolizji między zawodnikami z tego samego klubu. Może realizator to pokaże nam dokładniej. Tu widzimy, Tomasz wchodzi swoim stylem w ten łuk. No i nie widać tego momentu, a było to dość wyraźnie, że przyleciał przed kołem Tomka Bajerskiego. Całe szczęście, że nic się nie stało w biegu, bo mógł być bardzo groźnie wyglądający wypadek. Wyniki ósmego biegu: Tomasz Golob przed Tomaszem Bajerskim i Mirosławem Kowalikiem. Mirku, oceń ze swojej strony tę sytuację z Piotrem Protasiewiczem. Piotrek jest bardzo zdenerwowany, zamknął się w swoim boksie. Uważa, że sędzia wykluczył go niesłusznie. Cóż, ja nie mogę, że tak powiem, kwestionować decyzji sędziego. Mogę mniej więcej przybliżyć kibicom to, co się stało na torze. No po prostu Piotr w momencie, kiedy mnie wyprzedzał, ja próbowałem jeszcze jakby jemu trochę zamknąć drogę, natomiast no to już było dosyć późno. Moim zdaniem była to obopólna jakby wina, chociaż do siebie nie mamy żadnych pretensji. No sędzia wykluczył Piotrka, można było to tak zinterpretować. Dziękuję bardzo. Można walczyć o najwyższą stawkę, można pozostać obiektywnym, tak jak Mirosław Kowalik, ale Zenon, właśnie, czy nie sądzisz, że wypowiedź zawodnika z Torunia no, jest bliższa mojej ocenie tej sytuacji? Myślę, że Mirosław Kowalik nie miałby pretensji do sędziego, gdyby ten jego wykluczył. No na pewno, gdyby ta sytuacja była na pierwszym łuku, powtórzyłby w czteroosobowym składzie. Zaistniała taka sytuacja, jak widzieliśmy. Sędzia wykluczył Piotrka Protasiewicza. Ja uważam, że wychodząc przy krawężniku zbyt szybko chciał się wysunąć na zewnętrzną. Co prawda Mirek był tam jeszcze w jego zasięgu, zahaczył go hakiem, no i go zabrał. Proszę Państwa, tego zresztą już zmienić się nie da, bo decyzja przez sędziego została podjęta, bieg rozegrany. My przejdźmy do wyścigu dziewiątego. Jedna zmiana: w miejsce Przemysława Kłosa Tomasz Chrzanowski w parze z Tonym Richardsonem. Już dziś Rata Para spisała się na medal, a właściwie na 5-1. I teraz rywale obcokrajowcy w drużynie bydgoskiej: Jason Lyons w niebieskim kasku i Mark Loram w czerwonym. No normalnie tutaj w zasadzie pojedynek Tony'ego Richardsona z Markiem Loramem stanowiłby nie wiadomo, jeśli chodzi o rezultat, ale po tym, co dziś pokazali obaj żużlowcy, nie mamy wątpliwości, że faworytem tego biegu jest Richardson, a najbardziej prawdopodobnym rozstrzygnięciem tej rywalizacji 3-3, ale kto wie, nie skazywałbym na niepowodzenie Tomka Chrzanowskiego w pojedynku choćby z Jasonem Lyonsem. A więc Chrzanowski, Richardson kontra Lyons i Loram. Dobry start Tomasza Chrzanowskiego, dobry także Lyonsa. Richardson z Loramem teraz dopiero próbują wykorzystać to, że tamci odjechali na zewnętrzną i przejść do kontrataku. Udało się to lepiej Richardsonowi, który objął prowadzenie. Loram ciasno przy krawężniku, już ściga Szweda. Lyons trzeci, Chrzanowski czwarty, ale to jest ładny bieg. Dość diametralnie zmieniła się sytuacja w stosunku do tej, jaką mieliśmy tuż po starcie. Richardson przed Loramem, Lyonsem i Chrzanowskim. Szeroko śladem Tony'ego Richardsona próbuje nabrać prędkości Mark Loram, ale ma chyba jednak znacznie wolniejszy motocykl od maszyny Szweda. A więc wiele wskazuje na to, że będzie tak, jak przewidywaliśmy, 3-3 w tym wyścigu.
Tony Rickardson przed Markiem Loramem, teraz Anglik troszkę bliżej. Czy spróbuje jeszcze ataku na ostatnim okrążeniu? Na tym łuku na pewno nie. Pochylony Mark Loram. Bardzo aerodynamiczna sylwetka, by jak najłatwiej jechało się jego maszynie. Ale to nic nie pomaga. Tony Rickardson jest dzisiaj nie do pokonania. Tak się przynajmniej wydaje. Znakomita dyspozycja Szweda po raz kolejny. I trzy punkty, które powodują, że ten bieg kończy się remisem. I 10 punktów przewagi na Patora pozostaje w dalszym ciągu. No tu widzimy piękny start Chrzanowskiego z pola pierwszego. Gdyby utrzymał krawężnik, na pewno mogło być ciekawie. Tu zaraz na samym wejściu przycinką do krawężnika po przegranym starcie popisał się Tony Rickardson. Proszę zobaczyć, w tej chwili widział, że nie ma szans tam po zewnętrznej. Przechodzi do krawężnika, również identyczny manewr wykonał Mark Loram. No i wydawało się, że Chrzanowski dobrze wyszedł ze startu, że może być 5-1 dla Torunia. No w tej chwili Rickardson ucieka rywalom, a Loram z Lyonsem jadą tuż za jego plecami. Jeszcze raz dobry start Chrzanowskiego. Trochę za daleko odjechał od krawężnika, wykorzystał to jego partner. No przepięknie Loram również. Widzimy, że Rickardson już dopasował się do toru, jedzie, można powiedzieć, Tomka Goloba śladem. No próbuje jeszcze bardzo szeroko Lyon, został zasypany tą szprycą, jak to się fachowo mówi. Stanął w miejscu, Rickardson odjechał do przodu. Wyniki 9 biegu, Rickardson przed Loramem, Lyonsem i Chrzanowski. Robert Kościecha ubrany po cywilnemu, tak to nazwijmy. Robert, to chyba nie jest komfortowa sytuacja, przyjeżdżacie całą ekipą na stadion. Jeden z was dowiaduje się 2 godziny przed meczem, że niestety nie weźmie w nim udziału. Jak ty to ocenisz? Na pewno tak, nie jest komfortowa sytuacja. Dla trenera, dla działaczy jest to super. Dla nas zawodników no, nie jest to za dobrze. Ale ja już przypuszczałem od ostatniego meczu, że nie pojadę dzisiaj. Chciałem już się wgadać w złotym kasku, ale tam miałem defekt na pierwszym biegu. Mam ostatnio problemy z moim najlepszym silnikiem. Wczoraj jeszcze jeździłem do południa, sprawdzałem, wszystko było ok. To jest tutaj w tym momencie mniej ważne. Ważne, że zespół wygrywa 10 punktami i mamy jeszcze szansę na złoto. Nie chciałem rozmawiać o tym z twoimi kolegami, którzy startują dzisiaj w meczu, ale zapytam ciebie. Na łamach pomorskiej gazety, jednej z polskich gazet, jeden z działaczy waszego klubu powiedział, że niektórzy zawodnicy Apatora to, cytuję, frajerzy i amatorzy. Jak byś to skomentował? Bez komentarza. Bez komentarza Roberta Kościechy. Chciałbym jeszcze przekazać krótki meldunek z boksu Jasona Lyonsa. On mówił w ogóle przed zawodami, że chciałby się zrehabilitować, pojechać dzisiaj naprawdę dobrze. Po pierwszym nieudanym biegu zmienił zapłon, oczywiście stronę opony i chyba ten drugi wyścig w jego wykonaniu był już lepszy. Pokonał Tomka Chrzanowskiego, no a przed nim przyjechali tak znakomici zawodnicy jak Rickardson i Loram. A my do Bydgoszczy wracamy po chwili przerwy. Zapraszamy wszystkich sympatyków piłki nożnej na mecz angielskiej pierwszej ligi, ligi Nationwide pomiędzy Barnsley i Portsmouth. To spotkanie w piątek 28 września o 20:40 na antenie Wizji Sport. A w Bydgoszczy Polonia przegrywa w derby Pomorza z Apatorem Adrianą Toruń 22-32. Od kilku wyścigów 10-punktowa różnica na korzyść drużyny toruńskiej pozostaje bez zmian. Mimo wysiłków gospodarzy nie udają się kolejne rezerwy taktyczne. Powoli zaczyna już brakować atutów w talii trenera Andrzeja Koselskiego. Te rezerwy taktyczne się wyczerpują. Praktycznie pozostał jeszcze tylko Jason Lyons. Iskierka nadziei. Lyons zdobył swój pierwszy punkt w ostatnim biegu. To był dopiero jego drugi start w tym spotkaniu. Może zobaczymy Australijczyka na to, że jako rezerwę taktyczną, Zenon, ty byś go wstawił? No, na pewno bym sugerował się ostatnim biegiem. W ostatnim biegu Lyons pojechał dobrze. Na pewno dał mu bym szansę w miejsce Teicherta, który no, w pierwszym biegu zrobił świecę zupełnie niepotrzebnie. No i na pewno bym szukał jakichś rozwiązań. No, zobaczymy, jak postąpi trener Koselski. 10. wyścig przed nami. Zobaczmy, czy pojedzie Przemysław Teichert. Widzę Tomasza Bajerskiego i Wiesława Jagusia. No jest Lyons, jednak wyjeżdża, więc zgodnie z tym, co sugerowałeś, Jason Lyons jako czwarta już dzisiaj, jeśli dobrze liczę, albo piąta nawet rezerwa taktyczna. Piąta rezerwa taktyczna, chyba rekordowa ten mecz pod tym względem w drużynie bydgoskiej, a więc w miejsce Przemysława Teicherta Jason Lyons.
No może ostatnia szansa rehabilitacji Australijczyka. Ważny, po raz kolejny ważny moment. Jeszcze wciąż kibice bydgoscy nie tracą nadziei. Tym bardziej, że Jason Lyons w tym biegu pojedzie w parze z Piotrem Protasiewiczem, który na pewno już ochłonął troszeczkę po tym, jak został wykluczony. W jego opinii oczywiście niesłusznie. No a teraz podwójnie będzie chciał udowodnić, że potrafi dziś skutecznie jechać na bydgoskim, na swoim domowym torze. Protasiewicz w czerwonym kasku jeszcze odjechał od taśmy, Lyons w niebieskim. Na pierwszym polu startowym Protasiewicz, na trzecim, na drugim Tomasz Bajerski, który także jeszcze opuścił na chwilę swoje pole startowe i pod siatką Wiesław Jakuś. W napięciu śledzą to wszystko zawodnicy zgrupowani przy wjeździe do parku maszyn. No i zobaczymy, jak potoczy się ten wyścig. Jest jeszcze szansa dla bydgoszczan, ale już coraz mniejsza. Dobry start Tomasza Bajerskiego, Jakuś po zewnętrznej, wypychany przez Protasiewicza. Jak to się wszystko skończy, a tymczasem stworzyło się miejsce dla Lyonsa. I proszę, pięknie to rozegrał Piotr Protasiewicz. Dwaj bydgoszczanie na czele, Jason Lyons przed Piotrem Protasiewiczem, a Bajerski z Jakusiem zostali za plecami bydgoszczan. A więc 5-1, po raz pierwszy w tym spotkaniu ożyły trybuny bydgoskiego stadionu. Cieszą się kibice, ale to jeszcze za wcześnie na pełną radość, bo to dopiero szansa na odrobienie części tej 10-punktowej straty. Protasiewicz przed Lyonsem, Jakusiem i Bajerskim. No próbują żużlowcy z Torunia, ale wydaje się, że tym razem to oni są zdecydowanie wolniejsi od swoich przeciwników z bydgoskiej drużyny. Zerknął Piotr Protasiewicz, gdzie jest Jason Lyons, a przed momentem znów omal nie doszło do kolizji pomiędzy toruńskimi zawodnikami. No potraktowali się tak Tomasz Bajerski i Wiesław Jakuś, jakby tutaj walczyli o ten jeden punkt. No jeśli tak, to zdobędzie go Tomasz Bajerski. Protasiewicz przed Lyonsem z dużą przewagą nad żużlowcami z Torunia, Tomaszem Bajerskim i Wiesławem Jagusiem. 5-1, no i topnieje przewaga drużyny toruńskiej do 6 punktów. Tyle tylko, że drużynie bydgoskiej, że trenerowi Andrzejowi Koselskiemu skończyły się już rezerwy taktyczne. No rzeczywiście jestem zaskoczony, jak rozegrał fatalnie ten pierwszy łuk Tomek Bajerski przy tak wygranym starcie. Troszeczkę niezdecydowanie wszedł ten pierwszy łuk, wyjechał szeroko, po szerokiej próbował wieść Jakuś, tam za dużo nie było miejsca, nie mógł prześliznąć się, tam musiał w końcu przymknąć ten gaz, no i tym samym z wyjścia z pierwszego łuku już było 5-1. Proszę zauważyć, dobry start Tomka Bajerskiego. Troszeczkę za szeroko, no tu nie mógł przejść do krawężnika. No został wypchnięty przez Lyonsa, pojechał bardzo szeroko, wypchnął tym samym rywali. No tu dostał przyspieszenia Piotruś Protasiewicz, który no złapał, można powiedzieć, przyczepność. Tu jeszcze raz start Bajerskiego, troszeczkę za szeroko wyjechał, wypchnął wszystkich. No skończyło się po dobrym starcie, no fatalnie dla Torunian. 5-1. Patrzę na dorobek punktowy Wiesława Jagusia, z biegu na bieg gorzej, 3-2-1-0, jakbyś to ocenił? No zmieniają się warunki na torze? Zmieniają się warunki na torze, w pierwszym biegu, gdzie było jeszcze gładko, równo przy krawężniku, bo gładko jest cały czas, no wygrał bieg, no w tej chwili coraz gorzej. Protasiewicz przed Lyonsem Bajerskim i Jagusiem. Piotrze, teraz już tak na spokojnie, jak ocenisz tą sytuację z Mirkiem Kowalikiem? Już na spokojnie, już na nerwowo to... Nie chcę podważać decyzji sędziego, aczkolwiek byłem ponad pół motoru z przodu. Było wyjście z łuku, także musiałem się troszeczkę wynieść. A Mirek próbował mi troszeczkę przymykać, będąc z tyłu. I po prostu wszczepił się swoim przednim kołem w mój hak. I stworzył taką sytuację, jaka była, także ja decyzji do Mirka nie mam. Ale sędzia widział bardzo dobrze i podjął błędną decyzję, moim zdaniem. Teraz nie było żadnych wątpliwości, kto jest najlepszy na torze, czy ten wyścig może okazać się przełomowy w dzisiejszym meczu, jak uważasz? Wtedy powiedzieć, jaka jest w ogóle różnica punktowa. I wiem z tego, co tak mi się wydaje, to decydowałoby to znowu biegi nominowane o rozmiarach wyniku. Także mówię, jeszcze został dla mnie jeden bardzo ważny wyścig, 4 dla drużyny, także wszystko się może wydarzyć. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zaaferowani zawodnicy tak skupieni na własnych występach, że ciężko im śledzić wynik drużynowy.
No ale rzeczywiście jest tak, jak mówił Piotr Protasiewicz, jest jeszcze szansa dla jego zespołu. Sześciopunktowe prowadzenie drużyny z Torunia po 10 rozegranych wyścigach do 6 punktów. To 10-punktowe prowadzenie stopniało. I teraz ważny bieg, ale tu już nieważnych właściwie nie będzie, bo te wyścigi, które zobaczymy w najbliższej przyszłości, no muszą zadecydować o rezultacie tego spotkania. Tomasz Chrzanowski w miejsce Przemysława Kłosa w białym kasku jako partner Mirosława Kowalika, który pojedzie w żółtym, to para toruńskiego Apatora. Natomiast ze strony drużyny bydgoskiej Łukasz Stanisławski otrzymał jednak swoją drugą szansę od Andrzeja Koseckiego, trenera bydgoskiej drużyny, i Mark Loram w czerwonym kasku, Łukasz Stanisławski w niebieskim. Oto skuteczność pól startowych. No, zaczyna się to rozkładać nieco lepiej, choć wciąż najlepszym polem startowym, teoretycznie przynajmniej, pozostaje pierwsze, z którego wystartuje Łukasz Stanisławski. Kto wie, może to jest szansa dla młodego zawodnika z Bydgoszczy. A więc Stanisławski, Loram w walce z Chrzanowskim i Kowalikiem. Został Stanisławski, a świetnie Tomasz Chrzanowski. Loram do krawężnika, a po zewnętrznej próbuje Mirosław Kowalik. Czy wyprzedzi? Nie, nie wyprzedził Marka Lorama, a więc układ na 4-2 dla toruńskiej drużyny. Ale teraz Loram atakuje Tomasza Chrzanowskiego. No i wreszcie akcja w stylu mistrza świata. Wychodzi Mark Loram na prowadzenie, a więc chyba będzie to pierwsze zwycięstwo Anglika w dniu dzisiejszym. Ostatni jest Łukasz Stanisławski. Loram przed Chrzanowskim, Kowalikiem i Stanisławskim. Taka teraz kolejność. No i spore już różnice pomiędzy zawodnikami, a więc należy sądzić, że ciężko będzie, aby coś tutaj jeszcze uległo zmianie w tym wyścigu. Wreszcie dobra jazda Marka Lorama, taka jakiej oczekiwali kibice bydgoscy od początku tego spotkania. A proszę, defekt chyba, czy jakieś problemy z motocyklem Mirosława Kowalika. No i wyprzedza go Łukasz Stanisławski. Tym razem pech dotknął żużlowców z Torunia, niejako wyrównując tutaj szanse obu zespołów. Pamiętamy defekt Lorama wcześniej. A więc 4-2 jednak bieg wygrywają bydgoszczanie w jakże ważnym momencie. No i przewaga drużyny z Torunia po tym biegu także maleje, już tym razem do 4 punktów. No rzeczywiście sytuacja robi się przepiękna, piękne widowisko. Defekt, dramaturgia tego spotkania, defekt Mirka Kowalika na trzeciej pozycji. Coś widzieliśmy, troszeczkę ognia pod motocyklem Mirka Kowalika. No i z biegu wydawałoby się już zapisanego 3-3. Robi się 4-2 dla Bydgoszczy. No i coraz bliżej, no, bydgoszczanie mają do zespołu z Torunia. Tylko 4 punkty, które no jeszcze można odrobić. Bardzo jak skomentujesz akcję Lorama i świetny start Chrzanowskiego przede wszystkim? No bardzo dobry start Chrzanowskiego. Pojechał bardzo ładnie pierwszy łuk. No, nie zostawił zbyt dużo miejsca dla mistrza świata. No, mistrz świata chciał tu przecinką do krawężnika wyjść od razu na prowadzenie. No, nie udało się. No jednak na następnym łuku pojechał bardzo wąsko, za szeroko z kolei pojechał Tomek Chrzanowski, wykorzystał to. Loram wyszedł na pierwsze miejsce, na którego już nie oddał do mety. Wydawało się, że to będzie bezpieczne 3-3 dla żużlowców z Torunia, no ale tak jak mówiłem, pech jednakowo obdzielił obie drużyny. Defekt wcześniej Marka Lorama. Także na punktowanym miejscu. To wyniki 11 wyścigu. Loram przed Chrzanowskim, Stanisławskim i Kowalikiem. To wyniki 11 wyścigu. Tony Rickardson bacznie przygląda się swojemu motocyklowi. On już za chwilę pojawi się na torze w parze z Andreasem Jonssonem. Będzie rewanż z Tomaszem Golobem. Mark Loram wreszcie odetchnął z ulgą. Choć wygląda na to, że nie będzie i tak do końca zadowolony z tego występu. Na razie uzbierał 7 punktów w 5 startach. No ale na pewno liczono tutaj, że będzie punktował ponad 10. A takiego rezultatu już w tym spotkaniu nie osiągnie. Maksymalnie może zdobyć 10 punktów, jeśli wygra wyścig nominowany, w którym wystąpi. To właśnie jeszcze raz Mark Loram. Zbyt wysoko się cenił przed sezonem, nie trafił do żadnego zespołu, potem zaangażowała go Bydgoszcz, ale także nie do końca chętnie jakby korzystali z Marka Lorama
Bydgoszczanie, no tu był ten problem, że on może wymiennie startować w drużynie bydgoskiej z Todem Wiltshirem, który w sumie poza bodaj jedną wpadką w meczu we Wrocławiu spisywał się bardzo przyzwoicie. No i Loram stąd nie miał zbyt wielu okazji do startów. A teraz posłuchajmy, co ma do powiedzenia naszemu reporterowi Tomek Szanowski. Tomku, początek znakomity, zwycięstwo w swoim pierwszym starcie, potem 2-0, teraz 2 punkty, czyli razem 5 w 4 startach. Jak ocenisz na razie swój występ tu na torze w Bydgoszczy? No pierwszy bieg w bardzo dobrym wykonaniu. Może aż tak zdecydowanie nie wygrałem startu, ale Ton Rickardson pozwolił mi się rozpędzić po zewnętrznej. Później już umiejętnie jechaliśmy jeden przy drugim. Dowieźliśmy te punkty. W następnych biegach czułem, że czegoś brakuje, jednak starałem się nie kombinować, bo za bardzo nie wiedziałem, w którą stronę przeregulować motocykl. Teraz wzmocniliśmy motor, już było widać, bo bieg wcześniej przy wygranym starcie, nie ujmując gazu z wyjścia z wirażu, rywale mnie minęli i tak nie może być. Teraz wzmocniliśmy motor, było lepiej, jednak za szeroko pojechałem drugi wiraż i wyminął mnie Mark Loram. Obserwując swoje starty, zauważyłem właśnie duże wahania formy w ciągu jednego meczu. Prawie zawsze jest tak, że wygrywasz, zajmujesz dobre miejsce, zdarza się również wyścig bardzo słaby albo kilka. Z czego to wynika? Czy z braku doświadczenia? Jeszcze mimo wszystko? Zależy też z jakich pól się startuje. Pierwsze biegi mam z zewnętrznych pól. Dzisiaj czwarte pole było bardzo dobrze namoczone. Pierwszy bieg wygrałem, później trzecie pole, najtwardsze tego dnia. I to właśnie nieraz trzeba się zastanowić, czy jakąś regulację popełnić w motocyklu, czy lepiej nie kombinować. Nieraz troszeczkę zabraknie, upnie się gaz i się jedzie ostatnim. Dziękuję, życzę powodzenia w ostatnim starcie. No rzeczywiście ta forma Tomka Szanowskiego nie jest równa, ale wydaje się, że dzisiaj będzie miał najlepszy występ w czterech ostatnich meczach. W tych trzech ostatnich zdobywał 3-4 punkty. Ostatni taki dobry naprawdę występ miał w spotkaniu właśnie z Polonią Bydgoską na to, że w Toruniu 19 sierpnia wówczas zdobył 7 punktów, potem 3 mecze, w których zdobywał 3, 4 i 4 punkty, a dzisiaj ma na swoim koncie, jak podliczył Robert Noga, 6 punktów, a jeszcze przed nim bieg nominowany. Dwaj wielcy rywale, przed momentem oglądaliśmy Tomasza Goloba, chwila koncentracji, Ton Rickardson jest już gotów do tego, aby założyć kask. Wcześniej uczynił to Tomasz Golob. Wielki rewanż dwóch wielkich rywali. Przypomnę, dziś Ton Rickardson w ładnym stylu wygrał z Tomaszem Golobem, nie pozostawiając właściwie złudzeń. Kto jest jak na razie dzisiaj lepszy? Lepszy jest Ton Rickardson. Zmniejszył troszkę swój niekorzystny bilans pojedynków derbowych z Tomaszem Golobem na 6-3. A może jeszcze spotkają się dzisiaj w biegu nominowanym. Na to wszystko wskazuje, że jeszcze w 15 biegu pojadą, bo do tej pory Tomek Golub ma 10 punktów, no a Rickardson 8 po 3 biegach. Tomasz Golub już wyjechał, Ton Rickardson teraz. Nasza kamera towarzyszyła mu w parku maszyn. Popatrzmy, co robi Golub. On już wykonuje próbę startu. Nowa opona. Nieubrudzona. Wszystko teraz robią zawodnicy, aby umożliwić sobie jak najlepszą jazdę. Nie ma już tej gospodarki oponami w zespołach, która była istotnym elementem taktyki w żużlowym spotkaniu. No tak było rzeczywiście, jak na zespół przypadało 8 opon. Nowa opona także w motocyklu Toniego Rickardsona, błyszcząca, wyjęta, świeża, więc widać, jak wielką wagę obaj zawodnicy przykładają do pojedynków. Myślę, że nie tylko tu chodzi o ich wewnętrzny pojedynek. Oni zdają sobie sprawę, jak ważny to bieg także dla sytuacji w tym spotkaniu. No rzeczywiście bieg, który może mieć bardzo duże znaczenie dla wyniku całego spotkania. Jest 31-35. No i tak samo zawodnicy Torunia, którzy myślą o wygraniu tego spotkania, nie mogą sobie pozwolić na przegranie tego biegu 5-1. Tomasz Golob w czerwonym kasku, Jason Lyons w niebieskim, który jeździ lepiej. Oto właśnie Australijczyk na Państwa ekranie. Zmierzą się z parą obcokrajowców Apatora. Andreasem Jansonem w białym kasku i Tonem Rickardsonem. I teraz tak, gdyby Tomasz Golob wygrał z Rickardsonem, a Lyons z Jansonem, to przewaga Apatora stopniałaby do 2 punktów. To oczywiście marzenia kibiców bydgoskich. Natomiast kibice toruńscy mają zupełnie inne oczekiwania. Dla nich najważniejsze jest to, aby tutaj Rickardson wygrał z Golobem i wygrał w ogóle ten bieg. I co będzie dalej, to już właściwie nie ma wielkiego znaczenia, bo 4 punkty przed biegami nominowanymi to całkiem dobra zaliczka.
Golob czerwony, Kask Rickardsson żółty obok siebie. Po prawej ręce ma Tomasz Golob, teraz Tony Rickardssona, więc role troszeczkę odwróciły. Jak ruszą maj wielcy rywale, najlepiej Andreas Jonsson. Rickardsson przepuści przed sobą Tomasza Goloba, ten wyniósł się na zewnętrzną i zostawił Szweda za plecami, ale Jonsson na prowadzeniu, Rickardsson ostatni, Golob atakuje teraz Andreasa Jonssona, który blokował przy krawężniku Jasona Lyonsa, ten z kolei powstrzymuje ataki do niego Rickardssona. Wspaniały wyścig całej czwórki żużlowców, Tomasz Golob już na czele, Jonsson teraz próbuje na wyjściu, ale nie dał rady. Natomiast Lyons jest trzeci, Rickardsson czwarty, atakuje śladem Tomasza Goloba po zewnętrznej, blokowanego przez Andreasa Jonssona, Jasona Lyonsa, a więc układ sprzyjający bydgoszczanom. Teraz szerzej troszeczkę Jason Lyons, cała trójka za plecami Tomasza Goloba, bardzo blisko siebie. Zwycięstwo Goloba wydaje się pewne, ale co będzie dalej? Lyons, ostry atak na Andreasa Jonssona i wychodzi na prowadzenie. Niesamowita sytuacja, przepraszam, na drugą pozycję za Tomasza Goloba. Poczekał na Jasona Lyonsa Tomasz Golob, aby teraz nic już złego nie stało się bydgoskiej parze. Ten wyścig bydgoszczanie, kibice oglądają na stojąco pokonany duet obcokrajowców z Torunia i remis w tym spotkaniu przed biegami nominowanymi. Któż by się, proszę Państwa, tego spodziewał? Ależ niesamowity rozwój wypadków w tym spotkaniu. Rzeczywiście bieg, który mógł rozgrzać kibiców, którzy już mieli, powiedzmy, niezbyt tęgie miny. Wydawało się, że mecz jest rozstrzygnięty po biegu szóstym, gdy było 13 do 23, 16 do 26. No w tej chwili piękna jazda Tomka Goloba, no i jazda Lyonsa do końca spowodowała to, że no eksportowa para Torunia, mistrz świata juniorów i mistrz świata były seniorów Tony Rickardsson przygrali bieg 5-1. Dramaturgia meczu, no można powiedzieć, rozgrzała wybrednych. Godna derbów. Tak, godna derbów. No przed biegami nominowanymi 36-36. No takie spotkanie, proszę Państwa, ogląda się z dreszczykiem. Zenon, komentujmy poszczególne akcje. Świetny start Jonssona, a potem akcja Tomasza Goloba. Tutaj Jonsson widać, że obejrzał się, skupił się na Jasonie Lyonsie. No rzeczywiście tak. No tam pojechał bardzo wąsko, zamknął Lyonsa do krawężnika, już nie zdążył się wynieść, nie zdążył przeszkodzić Tomaszowi, który nabrał po szerokiej, dużej prędkości i już z wyjścia z drugiego łuku wyszedł na prowadzenie. Przypomniał sobie Jason Lyons. Mało kto dawałby mu tutaj szansę, że powstrzyma do niego Rickardssona na tej czwartej pozycji, a jednak udało się. No wydaje mi się, że Szwed popełnił błąd, no że w tym momencie pojechał za szeroko. No wykorzystał to Lyons, który no, przy krawężniku atakiem no, zbliżył się do młodego Szweda, no i w tej chwili wysunął się na drugie miejsce, zaraz za plecy Tomka Goloba, no i było już 5-1, no przyjęte wielką owacją na trybunach. Tony Rickardsson czwarty, to rezultat trudny do przewidzenia po tym, co Szwed pokazał w swoich pierwszych startach, no ale proszę Państwa, tu startowała znakomita czwórka żużlowców i ktoś musiał być po prostu czwarty, a po niezbyt udanym wykonaniu Szweda starcie trudno było cokolwiek zrobić potem. Golob przed Lyonsem, Jonssonem i Rickardssonem, to wyniki 12 biegu. Bardzo mamy nerwowa atmosfera w parku maszyn. Chcemy porozmawiać z Tomkiem Golobem o tym wyścigu 12, no ale nie wiem, czy będzie teraz możliwe, trwają narady. Widzimy, że Przemysław Teichert, wycofany na początku zawodów, teraz będzie startował chyba w wyścigu nominowanym na rezerwowym motocyklu Tomasza Goloba. Trwa narada lidera, gospodarzy z trenerem Andrzejem Koselskim. Może coś podsłuchamy. Tomku, wygląda na to, że użyczysz teraz motocykla Przemkowi Teichertowi na nominowany wyścig, bo wynik jest teraz prawo otwartą. Staramy się jechać do końca i regularnie odrabiać straty. Jest bodajże remis, czy jesteśmy już nawet bliżej, czy dalej, także jedziemy. I te komentarze, które były przed meczem, że Toruń ma dzisiaj u nas ulgową taryfę, jest nieprawdą. Jedziemy do końca. I to była odpowiedź godna sportowca. Remis 36 do 36 po 12 wyścigach. Na dalszą część meczu zapraszamy po krótkiej przerwie.
Proszę Państwa, boks na antenie Wizji Sport. Iwona Guzowska w kolejnej walce. To w sobotę 29 września o 21:00 oczywiście na żywo. Ogromne emocje na torze w Bydgoszczy w spotkaniu derbowym pomiędzy Polonią a Apatorem. Odrobili 10-punktową stratę. To wydawało się niewiarygodne. Bydgoszczanie i przed biegami nominowanymi jest rezultat remisowy po 36. Popatrzmy na dorobek punktowy żużlowców Bydgoszczy w dotychczasowych wyścigach. Apator, przepraszam, oczywiście goście jako pierwsi. Rickardson 8 punktów, aż 4 zawodników z 6. Tutaj no, sporo do myślenia miał szkoleniowiec drużyny toruńskiej. Jonsson 4 punkty i Przemysław Kłos bez punktu dzisiaj nie jeździł. Jan Ząbik, panie trenerze, proszę podać skład na biegi nominowane. 13 z pierwszego pojedzie Chrzanowski, z trzeciego Jonsson. W 14 z drugiego Jagoś, z czwartego Kowalik i w 15 Rickardson z pierwszego i Bajerski z trzeciego. Zawodnicy wymieniani na pierwszych miejscach pojadą w kasku żółtym. Panie trenerze, miał pan na pewno duży dylemat, bo aż 4 zawodników uzyskało po 6 punktów. Dlaczego tak akurat pan rozłożył te wyścigi? No po prostu intuicja. Intuicja, a może też kto z kim lepiej się czuje, nie? Jak pan myśli, jak to spotkanie będzie przebiegać dalej, bo to zwycięstwo, no cóż, wymyka wam się z rąk. No na pewno i trzeba zrobić wszystko, żeby te dwa biegi, 14, 13 i 14, przechylić na swoją korzyść. Dziękuję bardzo. Znamy już zamierzenia trenera Ząbika. Spójrzmy na dorobek punktowy bydgoszczan. Tomasz Golob 13, Piotr Protasiewicz 9, Mark Loram 7, Jason Lyons 5. To wszystko w 5 startach, a nie 4, bo były rezerwy taktyczne liczne. Łukasz Stanisławski, Michał Robacki po jednym punkcie, Przemysław Teichert 0 punktów. No i teraz, co ma do powiedzenia Andrzej Koselski? Panie Andrzeju, proszę podać skład zawodników Polonii na biegi nominowane. Bieg 13. Stanisławski, zastępuje go Robacki. W kasku niebieskim Teichert z czwartego toru. 14 bieg. Lyons, Loram. I w 15 pojedzie Protasiewicz Stopniek Golobem. O proszę, tak z pamięci, pomimo tego stresu, zapamiętał pan ustawienie zawodników. Te rezerwy taktyczne dały jednak efekt i teraz wynik jest prawo otwarty. Tak. Dlatego się jedzie w taktyczne. No właśnie. Tyle trener Andrzej Koselski. Bardzo lakoniczny Andrzej Koselski. No ale on miał tu łatwiejszą sytuację do poustawiania. Jedynym takim zagadkowym manewrem może być jednak danie szansy Teichertowi. No rzeczywiście tak, no bo już nieraz widzieliśmy, gdy Teichert korzystał ze sprzętu Tomasza Goloba. No i w tej chwili widzimy, co się dzieje, że pojedzie. Może to mieć duże znaczenie psychologiczne dla tego zawodnika, może się poczuć jak Tomasz, no, ale z drugiej strony no może też nie potrafić jechać na tym. Przemysław Teichert na motocyklu Tomasza Goloba, sam Tomasz Golob też nie wytrzyma, wybiegł na tor. Chcę chyba zobaczyć, jak będzie wyglądała próba startu Przemysława Teicherta na tym motocyklu, a żużlowcy z Torunia już czekają na swoich rywali pod taśmą startową, tak jakby nie mogli się doczekać, kiedy pójdzie ona w górę, aby ruszyć do walki w tym 13 wyścigu. No na pewno w sytuacji psychicznej są dużo gorszej niż bydgoszczanie w tym momencie. No wydaje mi się, że zbyt wcześnie chyba uwierzyli, że to spotkanie jest już rozstrzygnięte i teraz może trudno im powrócić do takiej koncentracji, jaką mieli na początku pierwszych 3 biegach tego spotkania. No, rzeczywiście początek był szokujący dla wszystkich. Odjeżdżali ze startu, wygrywali biegi. No, w środku zawodów to były biegi remisowe, no, końcówka zawodów. Przed biegami nominowanymi należało już do Bydgoszczy. Proszę Państwa, zobaczymy, co teraz się wydarzy. Przypomnę, Tomasz Chrzanowski w żółtym kasku, Andreas Jonsson w białym ze strony drużyny z Torunia, Michał Robacki w czerwonym i Przemysław Teichert w niebieski. Jak ruszą do walki, dobry start Torunian. Chrzanowski i Jonsson próbuje tam wbić się w krawężnik. Michał Robacki, nie udało się. Teichert na motocyklu Tomasza Goloba na razie na ostatniej pozycji, ale to szybka maszyna po zewnętrznej, chyba zgodnie ze wskazówkami Tomasza Goloba, próbuje atakować Przemysław Teichert. Teraz jednak ściął do krawężnika chyba niepotrzebnie, powinien raczej szukać prędkości po zewnętrznej. Do krawężnika Teichert, ale to wszystko za plecami drużyny, a właściwie pary w tym momencie toruńskiej.
na prowadzeniu Chrzanowski, drugi Jonsson. Pilnują tych pozycji żużlowcy z Torunia. Wiedzą, jak ważne byłoby 5-1 w tej fazie spotkania. Tajher przebił się już na trzecią pozycję. Próbuje gonić toruńską parę, ale teraz znakomicie żużlowcy Apatora. Chyba toruńscy kibice nadechnęli z ulgą, bo ten pościg gospodarzy był imponujący. No i na pewno zatrwożył wszystkich tych, którzy jeszcze niedawno byli przekonani, że zwycięstwo Apatora w tym spotkaniu jest pewne. Ostatni wiraż i 5-1 dla żużlowców z Torunia, więc wspaniała odpowiedź kandydatów na Mistrzów Polski, na torze Mistrzów Polski, bo przecież bydgoszczanie są drużyną broniącą tytułu. Nie dali rady Tajhert i Robacki, te dwa najsłabsze ogniwa. Ci młodzieżowcy w drużynie bydgoskiej dali o sobie znać, proszę. Już rozpoczęła się chyba feta Zenony. Jeszcze przestrzegam toruńskich kibiców. Jeszcze chyba troszkę za wcześnie. Jeszcze chyba za wcześnie. Choć to efektownie szalenie wygląda. No rzeczywiście, tu widzimy znakomity start pary z Torunia. Tu próbował jeszcze Robacki przy krawężniku, przyczyn do krawężnika wyjść między rywali, jednak no, na motocyklu. Tajher na motocyklu Tomasza został na starcie, później próbował po szerokiej, nie mógł nic zrobić. Znakomity start pary toruńskiej, no wspaniale pojechał Jonsson, który w pierwszej fazie próbował po szerokiej, w tej chwili zobaczył, co się dzieje, przyciął do krawężnika i jechali 5-1. Jonsson asekurował swojego młodszego kolegę, dowieźli 5-1 do mety, no i zrobiło się 4 punkty przewagi dla Torunia. Wspaniały występ Tomasza Chrzanowskiego, 9 punktów dzisiaj na torze Bydgoszczy. Dawno nie miał tak dobrego meczu junior z Torunia. No, olbrzymia odpowiedzialność teraz przed następnymi zawodnikami z Torunia. No wiadomo, 4 punkty potrzeba jeszcze do remisu, no a to jest jednak bardzo dużo. Proszę Państwa, bieg 14. Kolejna czwórka zawodników. Po raz ostatni pokaże się bydgoskiej i toruńskiej publiczności, bo naprawdę spora grupa toruńskich kibiców, jak widzieliśmy, znakomicie zorganizowana, bo ta demonstracja radości po tym 13 biegu wygląda rzeczywiście szalenie efektownie. No oby nie była pokazana za wcześnie, bo wiadomo, w sporcie żużlowym wiele jest możliwości i jeszcze równie dobrze bydgoska drużyna może zakończyć to spotkanie zwycięsko, choć widzieliśmy, że fani z Torunia są przekonani już teraz absolutnie, że ich podopieczni z Tonym, ich ulubieńcy z Tonym Richardsonem na czele nie dadzą się bydgoszczanom. Najpierw jednak wyścig 14, Wiesław Jaguś i Mirosław Kowalik. Obaj żużlowcy identycznie, można powiedzieć, punktowali w tym spotkaniu. Zaczęli od zwycięstw, potem w drugich wyścigach po 2 punkty, potem 1, potem 0. No i ciekawe, jak będzie w biegu nominowanym, gdzie pojadą razem. Jaguś w żółtym kasku, Kowalik w białym. Natomiast stronę bydgoską będzie reprezentowała para obcokrajowców Jason Lyons i Mark Loram. Szczególnie Jason Lyons wreszcie chyba przebudził się, takiego słowa chyba możemy użyć w jego przypadku. Coś podregulował w swoim motocyklu, coś zmieni, bo jedzie z wyścigu na wyścig coraz lepiej. Do tej pory Lyons wywalczył 5 punktów, no teraz gdyby wygrał, myślę, że darowaliby mu bydgoscy kibice nie najlepszy występ w tym pierwszym wyścigu, w którym startował. A więc Lyons i Loram w walce z Jagusiem i Kowalikiem. Dobry start Jasona Lyonsa, to zawodnik, który potrafi znakomicie wychodzić spod taśmy i teraz właśnie to uczynił, ale za jego plecami są rywale z Torunia, chociaż wściekle z czwartej pozycji atakuje Mark Loram. Wiesław Jaguś na drugim miejscu, Kowalik chyba teraz tak, wyprzedzony przez Marka Lorama. A więc czyżby na 4-2 to wszystko miało, tak jest, teraz już nawet 5-1 dla bydgoszczan, bo Loram po błędzie Wiesława Jagusia wychodzi na drugą pozycję. Jason Lyons, Mark Loram, potem Wiesław Jaguś i Mirosław Kowalik, a więc ta spadkowa tendencja, jeśli chodzi o dyspozycję Jagusia i Kowalika, znajduje niestety dla toruńskich fanów Speedwaya potwierdzenie w 14 wyścigu. Nie sprostali parze obcokrajowców oraz teraz Wiesław Jaguś jeszcze zerwał się do walki. Ostatnie okrążenie i znów może być interesująco. Jaguś za plecami drugiego Marka Lorama. Jest szybszy, to widać. Ostatnia akcja, Wiesław Jaguś atakuje szeroko Marka Lorama.
Lorama, ale mistrz świata to zbyt doświadczony zawodnik, aby pozwolić sobie odebrać drugą lokatę, a więc obcokrajowcy wreszcie w drużynie bydgoskiej spisali się znakomicie w ostatnim wyścigu, ale podkreślaliśmy to wielokrotnie, przy tym regulaminie polskiej Ekstraligi Żużlowej, nieraz po słabszych występach w trakcie programowych wyścigów, te biegi nominowane mają jakby podwójną wartość, szczególnie w takiej wyrównanej końcówce. No rzeczywiście w tej chwili mamy emocjonujący finał, jest 42-42, ostatni bieg 15, który będzie decydował o całym spotkaniu, kto wie czy nie, o tytule drużynowego mistrza Polski. Zespół z Bydgoszczy pokazał charakter, pokazał swoją determinację po tak wyraźnej przewadze zespołu z Torunia. Odrobił straty, no i w tej chwili jest, powiedzmy, remis, który jest bardziej korzystny dla zespołu z Bydgoszczy, ponieważ w ostatnim biegu startują jego najlepsi zawodnicy Tomasz Golob i Piotr Protasiewicz. Pochwały dla Jasona Lejonsa, w sumie 8 punktów plus 3 bonusy dzisiaj. Mark Loram 9 punktów na koncie i 1 bonus, a więc pozbierali się troszkę obcokrajowcy po tym złym początku spotkania dla siebie i potem pokazali, że jednak stanowią jakąś siłę w bydgoskiej drużynie, że nie tylko Tomasz Golob i Piotr Protasiewicz, ale kiedy oni jadą, to bydgoszczanom jest znacznie, znacznie lżej. Dzisiaj z kolei słabiej pojechali młodzieżowcy. To akcja Lorama, który wyprzedził Mirosława Kowalika, a potem dziwnie szeroko jechał Wiesław Jakuś, jakby zapraszał do ataku. Nie wiem, czy szukał tam prędkości żużlowiec z Torunia. Nie wiem, co się stało, bo po tak udanym pierwszym łuku, gdzie było 3-3, uważam, że powinni pojechać parą. Na pewno miałby wiele roboty Mark Loram, żeby przydzielić parę toruńską, jednak stało się inaczej. Jason Lyons 3 punkty, Mark Loram 2, Wiesław Jakuś 1, Mirek Kowalik bez punktu. Proszę Państwa, no i teraz Zenon, emocje sięgną zenitu. 42-42 remis. 15 bieg decyduje o wszystkim, tak jak my i kibice niezaangażowani może bezpośrednio w kibicowanie któremukolwiek z zespołów lubią najbardziej, ale myślę, że nie bardzo lubią to żużlowcy i kibice, ci, którzy życzą swoim drużynom jak najlepiej. No co oni teraz przeżywają, szczególnie ci, którzy staną pod taśmą. Tutaj chyba dużo większe obciążenie psychiczne w drużynie toruńskiej. Oni walczą jednak o ten najbardziej zaszczytny medal, o tytuł Mistrzów Polski. Wiedzieli, jak ważne to spotkanie dla nich. No i to zwycięstwo rzeczywiście może im się wyknąć dosłownie w ostatnim biegu. No rzeczywiście tak, to jest dramaturgia tego spotkania. No do tego dochodzą jeszcze pojedynki Tomasza z Tonim. W dniu dzisiejszym jest 1-1, także i 15 bieg będzie decydował o dzisiejszej w sumie potyczek tych zawodników. No 7-3 w tym momencie ten bilans, więc na pewno korzystny dla Tomasza Goloba, ale myślę, że kto wie, czy to nie jest najważniejszy z tych pojedynków derbowych obu wspaniałych, wielkich żużlowców. Tony Rickardson w żółtym kasku na pierwszym polu startowym, Tomasz Golob w niebieskim kasku na ostatnim, tuż pod siatką. Obok to niego Rickardsona, partner Tomasza Goloba, Piotr Protasiewicz i potem Tomasz Bajerski. Żartowaliśmy nawet w parku maszyn z Tomkiem Bajerskim przed zawodami, że on w tej drugiej połowie sezonu nie umie zamykać gazu, tylko cały czas trzyma go odkręcony, a rzeczywiście jedzie coraz lepiej, walczy w każdym wyścigu. Nie tylko wszystko tu zależy od Rickardsona i Goloba, także od Bajerskiego i Protasiewicza. Uwaga, Rickardson, Protasiewicz, Bajerski i Golob. Bieg 15. Wystrzelił spod taśmy Tomasz Golob, a Protasiewicz wygrywa walkę z Rickardsonem. Golob po zewnętrznej, Bajerski przy krawężniku, musiał przypnąć gaz jednak tym razem. Tomasz Golob przed Piotrem Protasiewiczem, a Torunianie dopiero za ich plecami. Tony Rickardson trzeci, Tomasz Bajerski czwarty, 5-1 w tej chwili dla bydgoskiej drużyny, ale czy tak zostanie do końca? Wiele na to wskazuje. Już nikt nie siedzi na bydgoskim stadionie, no może poza sektorem toruńskich kibiców. Tomasz Golob, Piotr Protasiewicz, Tony Rickardson trzeci, Tomasz Bajerski czwarty. A więc wszystko wskazuje, że wygrają ten mecz bydgoszczanie, pierwszy z czterech tegorocznych derbowych pojedynków. Ale szybcy są Tomasz Golob i Piotr Protasiewicz. Tony Rickardson stara się jak może, ale może w tym wyścigu naprawdę niewiele.
Bajerski czwarty, zupełnie nie liczy się w tej rywalizacji. Trwa przez cały czas tego wyścigu owacja dla bydgoskiej pary. 4 punktami, co wydawało się wprost niesamowite, niemożliwe, nierealne. Wygrywają jednak bydgoszczanie, no szał radości na trybunach. Ja nie widziałem, żeby nawet tak cieszyli się ludzie w zeszłym roku, jak bydgoszczanie zdobywali Mistrzostwo Polski. No rzeczywiście wrócili z dalekiej podróży, przegrywając 10 punktami, doprowadzili najpierw do remisu i w ostatnim biegu przypieczętowali zwycięstwo swojego zespołu. Naprawdę słowa uznania dla zespołu z Bydgoszczy. Z drugiej strony, Zenon, żal mi trochę żużlowców z Torunia. Sport nie zawsze jest sprawiedliwy. Nawet patrząc na drobek punktowy zawodników, widać, że ta drużyna była bardziej wyrównana. Natomiast Bydgoszcz, powiedziałbym, do maksimum wykorzystała możliwości regulaminowe. Te rezerwy taktyczne dały też tym zawodnikom, którzy jechali troszkę słabiej w początkowej fazie spotkania, czas, aby doregulować motocykle. No i potem rzeczywiście było już zupełnie inaczej. Popatrzmy na ten atomowy, fenomenalny start Tomasza Goloba. Jak po sznurku, idealnie motocykl po torze, jak przyklejone tylne koło, praktycznie chyba nie przekręciło ani razu do momentu wejścia w wiraż. No rzeczywiście i też dobry start Piotra Protasiewicza, który nie przestraszył się Rickardsona, zamknął go do krawężnika. Rickardson automatycznie wyjechał na szeroką, nie złapał przyczepności. No i w pewnym momencie był nawet czwarty. Po tym pojedynku Piotra Protasiewicza z Tonym Rickardsonem teraz to widać, jak znakomicie wyszedł spod taśmy i przyblokował tutaj, wcisnął wręcz w krawężnik Toniego Rickardsona. Piotr Protasiewicz, chciałby się powiedzieć, Piotrek, Grand Prix, poprosimy o powtórkę w Grand Prix, właśnie tak. No rzeczywiście bieg, który decydował o spotkaniu, o wyniku całego spotkania, zakończył się zdecydowanym zwycięstwem pary z Bydgoszczy. No i tak jak mówiłeś wcześniej, że za szybko jest dla kibiców z Torunia, żeby się cieszyli. No, przegrali ostatnim biegiem. Na pewno jest to przykre. Na pewno tak nie układało się, jak w pierwszej części zawodów dla całego zespołu toruńskiego, w drugiej części tych zawodów. 10 punktów różnicy. Przez długi czas utrzymujące się, proszę Państwa, bo ja przypomnę, że 10 punktami prowadzili żużlowcy z Torunia jeszcze po 9 biegu tego spotkania. To jest coś niesamowitego, żeby w ostatnich 6 wyścigach taka diametralna różnica nastąpiła. No, ale to jednak stało się faktem. Oto wyniki 15 biegu, a my już przenosimy się do Parku Masz. Rozpromieniony trener gospodarzy Andrzej Koselski. Panie trenerze, no cóż, serdecznie gratuluję tej wygranej. Absolutnie nie zanosiło się na nią po połowie spotkania, ale pan wierzył, że sukces jest jeszcze mimo wszystko możliwy. Nie wiem, komu to mówiłem, ale po prostu trzeba być pozytywnie zawsze nastawionym. No, taktycznie poszły dalej. Lions się przełożył i okazało się dobrym pociągnięciem ściągnięcie dzisiaj Lionsa. No, jeszcze nie uchłonąłem, bo jeszcze nie przetrawiłem to, żeśmy wygrali. Cieszę się przeogromnie, no i wiadomo, można liczyć na Tomka, na Piotra, którzy rzeczywiście jadą jak z nut. Do tego dorzucił Mark swoje punkty z Lionsem. Resztę chłopaków, nawet tych, co po punkcie zrobiło, też to się liczy, bo to dało zwycięstwo. Muszę panu zadać jeszcze jedno pytanie, bo to na pewno nurtuje kibiców, zawodników Apatora. Czy z takim samym zacięciem będziecie walczyć przeciwko zespołowi Atlasu Wrocław? Przed tym spotkaniem rozmawialiśmy i powiedziałem, że nas interesuje jeszcze brązowy medal, na który mamy szansę. I jedziemy po ten medal. Ale to wtedy powiedział mi pan prywatnie, a teraz już cała Polska słyszy. Teraz to tyle, trener Andrzej Koselski. Mecz się skończył, ale pozostańcie państwo jeszcze z nami. Wrócimy na stadion w Bydgoszczy po przerwie. Niesamowity scenariusz miało dzisiejsze spotkanie na torze w Bydgoszczy. Gospodarze wygrali 47-43, to wydaje się niewiarygodne, bo przecież jeszcze po 9 biegach przegrywali 10 punktami, ale to stało się faktem. Zapadają ciemności nad torem w Bydgoszczy, opuszczają ten stadion kibice. My jeszcze chwilę w Bydgoszczy zostaniemy, aby przeanalizować wszystko to, co się wydarzyło, co zakończyło się kilka minut temu. Na razie przenosimy się do Parku Masz. Ze mną jest jeden z bohaterów tego meczu, Piotr Protasiewicz. Piotku, 11 punktów z bonusem w 6 startach, 1-0 i jedno kontrowersyjne wykluczenie. Jak ten start docenisz? W pierwszym biegu pojechałem na motocyklu, który przywiozłem, można powiedzieć, że przedstawimy zawodami. Był to silnik, no trochę eksperymentalny.
nie miałem czasu go spróbować i no niestety musiałem zaryzykować. Spaliłem ten wyścig, szybko wsiadłem się na motocykl, który miał jechać od początku. No i wygrałem po podstawowym wyścigu. No właśnie, to jest moim zdaniem przynajmniej chyba przełomowy bieg tego meczu. Bieg 10, wygrany przez Ciebie i przez Lyonsa 5-1 i od tego momentu zaczęła się taka wspaniała seria zwycięstw. No troszeczkę przegrałem start z trzeciego toru, które było, nie było dziś najlepsze, moim zdaniem. Musiałem walczyć dość ostro z Wieśkiem Jagusiem. Byłem troszeczkę bliżej krawężnika, miałem troszkę lepszą, korzystniejszą sytuację. Lyons wyraźnie wygrał start, jechał swoim torem jazdy, Tomek Bajerski. Widząc, co się dzieje, też przymknął gaz i jechał tak po krawężniku, dając mi troszeczkę miejsca. Ja chwyciłem przyczepnego w pierwszym oku po zewnętrznej i to mi po prostu... to mnie troszkę tak pociągnęło do przodu. I mimo teraz popełniłem błąd, ale mimo to szybkość była dosyć duża. I to nam pozwoliło się później, jadąc ja szeroko, chwalając po krawężniku, dowieść cenne zwycięstwo, które chyba tak troszkę przełamało tą złą pasę i później już było tylko z górki. Jechaliście tutaj bardzo dobrze parą, tak jak wspomniałeś, ty szeroko pod bandą, Lyons węży i tak miałem wrażenie, że z okrążenia na okrążenie powiększacie swoją przewagę nad Tomkiem Bajerskim i Wiesiem Jagusiem. No moim zdaniem już koledzy z Torunia odpuścili ten wyścig, mi się wydaje, bo widząc dosyć dużą naszą przewagę, jechaliśmy najkorzystniejszymi torami jazdy i to zdecydowało, że nie dawaliśmy miejsca do zbliżenia się, tym bardziej do wyprzedzenia nas. Jeszcze raz gratuluję Ci postawy w tym meczu, no i wygranej. Czy uśmiech na twarzy Piotra Protasiewicza zasłużył na słowa pochwały, my też dołączamy się do nich, Zenon, ale kto dla Ciebie był bohaterem tego spotkania? No na pewno takim cichym bohaterem to był Jason Lyons, który na początku no niezbyt fortunnie wystartował, długo nie jechał i w drugiej części zawodów, no rzeczywiście jako rezerwa taktyczna i w końcówce pojechał znakomicie. No a drugim bohaterem no na pewno kapitan reprezentacji, kapitan zespołu bydgoskiego Tomek Golob, który jest dobrym duchem w drużynie i na pewno mobilizował chłopaków w parkingu. Dzięki temu no, było to zwycięstwo. Tomasz Golob szalenie nie lubi przegrywać, więc jak go znam, to na pewno nieustannie mobilizował swoich kolegów. Ciekawe, czy tak było rzeczywiście. Jeszcze raz wędrujemy do parku maszyn. Tomku, obiecałeś przed meczem, że będziecie walczyć do końca. Słowa dotrzymaliście, sport zwyciężył dzisiaj piękny żużel. Na tym chyba to polega, że nie wolno tracić nadziei, a im tym ładniej wtedy, kiedy w ostatnim 15 biegu decydują się losy całych zawodów. Kibic jest zadowolony. My, jeżeli u siebie, znaczy drużyna, jeżeli u siebie wygrywa, jest podwójnie zadowolona, bo wytrzymała ciśnienie i wydaje mi się, że dzisiaj było to, czego oczekiwali kibice, szefowie naszego klubu, czy my sami. Po tak nieudanych występach. Wygląda na to, że w rozgrywce o Mistrzostwo Polski to właśnie Polonia Bydgoszcz będzie tym trzecim rozdającym karty. Chcę podkreślić, że być może tak, ale po sportowemu. Tylko to i wyłącznie miałem na myśli. No to ja również. Dziękuję bardzo. My także mamy nadzieję, że tutaj w zaległym spotkaniu z drużyną wrocławską poloniści staną na wysokości zadania i będą walczyć tak jak w dzisiejszym meczu z drużyną z Torunia. Zenon, jeszcze warto chyba wrócić do przebiegu tego spotkania. Było kilka takich kluczowych momentów. Może nie wszyscy z Państwa oglądali od początku ten mecz. Przypomnijmy sobie, to pierwszy wyścig i porażka Tomasza Goloba z Wiesławem Jagusiem, co w konsekwencji dwóch kolejnych wygranych drużyny z Torunia mogło troszeczkę podciąć skrzydła żużlowcom z Bydgoszczy, że ich lider od razu na wstępie meczu przegrywa. No rzeczywiście, ten pierwszy bieg, jak zauważyliśmy już wszyscy, pierwsze pola były bardzo korzystne, Wiesiu jakoś startował z pierwszego pola. Na samym wejściu lekkie uderzenie wytrąciło Tomka Goloba, nie zdążył zamknąć Jagusia do krawężnika. Został wypchnięty szeroko, no i tu Jagoś wrócił do krawężnika, jechał przy krawężniku. No i Tomek pomimo ataków po zewnętrznej przy krawężniku nie mógł mu nic zrobić, no tor zawsze w pierwszym biegu jest równy. Tomasz Golob próbował się tu założyć na Wiesława Jagusia, jak mówią żużlowcy. No a mnie tutaj przypomniała się jeszcze w tym poprzednim wyścigu taka sytuacja, kiedyś Sebastian Łamek mówił o Tomku Golobie, że on się nawet zakłada jak jest z tyłu i tutaj tak chyba było, ale Wiesław Jagus poradził sobie. Potem pierwszy dzisiaj pojedynek to niego Rickardsona z Tomaszem Golobem, wygrany przez Szweda, powiedziałbym,
znakomitym stylu, z dużą przewagą nad Tomaszem Golobem. To tak, żeby Bydgoszczanom nie wróżyło najlepiej i w tym momencie meczu, przypomnę, sytuacja była jak najbardziej klarowna i czysta dla drużyny toruńskiej. Oni prowadzili 10 punktami. Może nie najlepszy start Rickardsona, jednak dociąg do łuku i to, że startował z pierwszego pola, spowodowało to, że wypchnął trochę Tomasza na szeroką. Tam jeszcze nie było tej przyczepności, która niebawem nastąpiła, ponieważ gospodarze zrosili lekko tor. Tam była już później dość dobra przyczepność pozewnętrznej. No i odjechał Tomkowi na pierwszym łuku i stało się. No i wreszcie sytuacja troszkę kontrowersyjna. Bydgoszcz ratowała się rezerwami taktycznymi. W jednej z nich jechał Piotr Protasiewicz i w takiej właśnie sytuacji doszło przy ataku na wyjściu z wirażu do szczepienia motocykli Protasiewicza i Mirosława Kowalika. Tutaj arbiter wykluczył żużlowca z Bydgoszczy, choć opinie na temat słuszności jego decyzji były podzielone. No rzeczywiście tam w tym miejscu było troszeczkę przyczepności. W następnym biegu to widzieliśmy, że pociągnęło również Kowalika, który przeleciał przed kołem bodajże Bajerskiego. Ja uważam, że no chwycił Piotr trochę przyczepności. No doszło do kolizji między tymi dwoma zawodnikami, Kowalikiem i Protasiewiczem. Sędzia wykluczył Protasiewicza. No ja podjąłbym taką samą decyzję. Proszę Państwa, no i potem Bydgoszczanie nie załamali się tymi wszystkimi niepowodzeniami. Walczyli jak lwy, doprowadzając do niesłychanie dramatycznej końcówki tego spotkania. Tutaj walka Tomasza Goloba z Tonym Rickardsonem to bodaj 12 wyścig tego spotkania, który doprowadził do remisu po 36 po 12 programowych biegach. Na starcie nie wyglądało to tak różowo dla Bydgoszczan. Tony Rickardson wyraźnie spóźnił wyjście spod taśmy, on jedzie w żółtym kasku. Świetnie pojechał Jason Lyons przy krawężniku i Tomasz Golob, ale wygrał start Andreas Jonsson, a potem obaj żużlowcy z Bydgoszczy dali radę wyprzedzić młodszego Szweda. No, rzeczywiście, dopóki Szwed jechał przy krawężniku, nie oglądał się, to wszystko pasowało, było na 4-2 dla Bydgoszczy, jednak później troszeczkę, można powiedzieć, zgłupiał, odsunął się od krawężnika. Tomasz minął go po szerokiej, Jason Lyons przy krawężniku, no i było powiedzmy z 4-2 tylko 5-1 dla Bydgoszczy. Czwarte miejsce dopiero Toniego Rickardsona. Tu Tomasz Golob zaatakował Andreasa Jonssona, Tomek Golob w czerwonym kasku, a Lyons jechał w niebieskim, potem wyprzedził także Andreasa Jonssona. No i ta końcówka, którą wszyscy jeszcze świeżo pamiętamy. Jeszcze raz przenieśmy się do Parku Maszyn. Parku Maszyn, ogromne zamieszanie. Przyszli tutaj kibice gratulować swoim ulubieńcom. Ja przed chwileczką wymieniłem dosłownie dwa zdania z Jasonem Lyonsem, zanim uciekł do szatni. Powiedział, że zdecydował się pojechać na swoim silniku, na swojej ramie, bo wcześniej próbował Tomka Goloba w poprzednich meczach i to było to, że z wyścigu na wyścig było lepiej. No i mam nadzieję, że nie zawiódł kibiców i nie zawiódł kierownictwa zespołu bydgoskiego. Tyle o Jasonie Lyonsie, proszę Państwa. Oto jeszcze raz wyniki dzisiejszej kolejki. Atlas wygrał z Pergo, Polonia Bydgoszcz z Zapatorem Toruń, Polmos Zielona Góra przegrał z Polonią Piła, a Unia Leszna pokonała Radsona Malmę Częstochowa. Oto tabela, na czele jeszcze Apatora, ale ma, proszę Państwa, w tej chwili dwa zaległe mecze. Atlas Wrocław, już niedługo, jutro mecz w Gorzowie, potem 2 października mecz w Bydgoszczy. Miejmy nadzieję, że Bydgoszcz po sportowemu będzie walczyć. A dziś to już wszystko po tym emocjonującym wieczorze na torze w Bydgoszczy. Do widzenia, mówią Państwu Zenon Plech i Robert Rymarowicz.